Dzień dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Witam pani i panowie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja nazywam. Dobrze jest? Mi się wydaje, że to jakiś. A, dobra, asynchron, ale możliwe, ale to akurat tak jest. Dzień dobry wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadam o tym, co tam ciekawego. W, nie, nie w świecie kultury nauki. Co tam ciekawego w horrorach. Panie i panowie, bo dzisiaj naszym gościem będzie Rafał z Galerii Horroru. No i rzeczywiście pogadam sobie o tym razem. O kontynuacjach. Pogadam sobie o najlepszych kontynuacjach, jakie tam rzeczywiście zostały kiedykolwiek zrobione. Mam nadzieję, że będą to ciekawe rzeczy. Oczywiście takie top ten top 10 najfajniejsze, ale zanim do nas dołączy Rafał, no to oczywiście kilka, kilka rzeczy, kilka informacji związanych z kanałem. Słuchajcie, po pierwsze zakończyliśmy w tym momencie w ramach kultowych horrorów omawianie serii co teraz było Omen. Tak, Omen. Więc w najbliższą środę będzie odcinek z ciekawostkami, odcinek podsumowujący. Z no, tylko mówiąc, odcinek, jak powstała seria Omen, to już jest nagrane, nie ma z tym akordem mniejszego problemu. To też oznacza, że od środy przez tydzień będziecie mi przesłali Wasze propozycje, jaką serię byście chcieli, ażbym omówił kolejną, ponieważ teraz kończymy Omen, później wybraliście, że będzie Dniogłowy, po dyniogłowym ben, dy, będzie omawiany Topór. A co dalej? No to jak za, dobrze wiecie, to zawsze Wy wybieracie. Więc będziemy się y, y, patrzyli, bawili, zastanawiali się, co gdzie, jak i kiedy. Y, dalej co więcej dla wszystkich fanów twórczości Patryka Wegi. <grym> A wiem, że was to jest całe mnóstwo. Oczywiście, że tak, y, w tym momencie na kanale Recenzji Ekstra, czyli na moim drugim kanale jest 2 dwój pół godziny, jakoś tak. Komentarz komentarz do filmu y, Niewidzialna wojna. Możecie sobie włączyć film Patryka Wegi i oglądać z moim komentarzem. Ten komentarz również dostępny jest na Spotify, Google Podcast, i tak dalej, i tak dalej, więc to możecie spokojnie, jak najbardziej ogarnąć. Witam, bardzo witam, cześć postelowe Psole, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Pseudomorfis, czy będzie zapis? Tak, zawsze jest zapis. Dodatkowo w formie podcastu audio to się pojawi już we środę. No domyślam się, że we środę, może czwartek, właśnie na Spotify'ach, Apple Podcast, Google i tak dalej, i tak dalej. Martyn Lisiewski, stawiam, że na pewno nie Halloween, ta najnowsza seria Ends i Kills było rozczarowaniem, zdecydowanie, zdecydowanie tak Cześć Wiktor, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie Dariusz Tokarczuk, witam eee, DJTZ, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie Jurek Piechota, hejo, fajnie, że jesteś eee, Tutaj coś że live, słowo w sensie, a to sobie później zmieni Zgadza się, faktycznie jest, o widzicie bo to jest akurat jedno jest jedno jest pewnie z tego, jedno jest ze streamiarda się z, zrobiło, a drugie jest stąd, No ale już poprawiam, elegancko będzie wszystko wszystko śmiga. Oczywiście czat tylko i wyłącznie dla subskrybentów, zbyt dużo ostatnio się botów pojawia, więc jeżeli chcesz skomentować, bo też będziemy czekali na wasze najciekawsze naj, najciekawsze Propozycje odnośnie kontynuacji: no to jak najbardziej musisz zostać subskrybentem. Przy okazji, dzięki temu, te wszystkie strony X, Y, Z, ABC nie pojawią się, nie będą i mamy spokój. Witam cię bardzo serdecznie, Adalet. Cześć i witam cię bardzo serdecznie, Michał Rok. Także dobrze, że dobrze że jesteście. Słuchajcie, Rafał się pojawi oczywiście za sekund kilka. To była oczywiście zagwozdka, to była jak najbardziej duża zagwozdka, bo. Czemu pojawiają się te tematy? Ponieważ to są tematy, które, o które wy prosicie, które wy tam gdzieś mówicie, Marcin. A czy może byś zaprosił kogoś, kto ma y, wiedzę? To jest najważniejsze. Tu nie jest tak, że weźmiemy zwykłego, zwykłego ziutka z telewizji. I, 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 i no, cojcie, nawet jak przyjdzie Stanowski, to ze Stanowskim o, o horrorach nie będę, nie będę gadał. Ale właśnie te tematy, jeżeli chcesz, żeby jakikolwiek temat y, był poruszony. Na Discord, zapraszam, zapraszam na naszego Discorda, oczywiście opis jest jak najbardziej, jak najbardziej wróci. Link jest w opisie, możesz tam wejść i jest tam zakładka pomysłu na live, także możesz spokojnie wbijać. Nie ma najmniejszego, najmniejszego problemu. A jeżeli to mówię oczywiście wszystkim do tych, którzy będą oglądali ten odcinek z odtworzenia, chcesz w spisie w, 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 w opisie, oczywiście, że w opisie będzie spis treści, możesz sobie skakać i zobaczyć, jak to się, jak to się będzie miało. Słuchajcie, teraz się, teraz się łączę tutaj właśnie zaraz z Rafałem. Jak jak mnie słyszysz, czekam tutaj patrzę, aż się, y, aż się Rafał y, pokaże. Miałem zagwostkę, bo tak naprawdę, jak wybierając te. Y, tworząc listę tych najfajniejszych, najlepszych, y, najlepszych horrorów, kontynuacji horrorów, no to się zastanawiałem. Kurczę, mam kilka, w tym momencie no, tak naprawdę mam ich 5, 6, 7, 8, 9, 10 i to nie jest tak, że nagle, o popatrzcie, dwójka jest lepsza od jedynki, czy tam trójka, czy piątka jest lepsza od jedynki. Nie, to są po prostu kontynuacje, które można spokojnie obejrzeć, można spokojnie, spokojnie polecić i będzie wszystko w porządku. Yy, witaj Marcinie, przy, panowie, przyjemnego wieczoru. Jak najbardziej nie ma najmniejszego problemu. Yy, dobry wieczór, takie pytanie na temat horrorów. Czy coś jest takiego, że film może być za straszny yy, lub za dużo pokazany? Czy jest granica, którą nie można przekroczyć? bez zaraz zapytamy się Rafała, on tutaj się pojawi, to będziemy mogli... Będziemy mogli sobie y, mówić, ale pewnie jeszcze wcina kolację, więc damy chłopakowi jeszcze, jeszcze kilka, kilka sekund. O, proszę bardzo, już się pojawił, więc y, nie będę przedłużał, bo wiadomo, znacie go z kanału Galeria Horroru. Słuchajcie, wbijacie w opisie jest, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie jego kanału, możecie wejść, dać y, suba, łapę w bok, w górę, w dół, z karata itd. itd. A przed Wami y, Wasz i mój ziomal Rafał. Cześć Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór Państwu, siemanko. Czekaj, muszę się ściszyć, bo mi walnął posłuchawka, także także po prostu urywa głowę, ale już to sobie poprawię. Witam Cię. Cześć Rafale. Jak, jak się żyje w ogóle dzisiaj? Co tam powiedz, słychać? Dzisiaj się dobrze żyję. Przed chwilą wróciłem do domu, więc zdążyłem zjeść właśnie tak jak mówisz i jestem z Wami. No to tak samo akurat jak ja dzisiaj stwierdziliśmy z dzieciakami, że pójdziemy do lasu. Pogoda u nas piękna. Mówię u nas, bo dla tych, którzy są nowi na kanale, mieszkam w Irlandii, nie, nie w Polsce. 22 stopnie, trzeba jeszcze człowieku, po prostu rewelacja. No, podobnie tutaj jest. Ja jeszcze tak. zarzucę do siebie linka na Discordzie, że jest już live. Wrzucaj, wrzucaj, będzie dobrze. Słuchaj, zanim, zanim przejdziemy tak powiem, do naszego głównego tematu, tutaj jest pytanie od, od Norbiego, co prawda, nie od tego Norbiego, ale od, od Norbiego. I mi się nie kliknęło. Czy jest coś takiego, że film może być za straszny lub za dużo pokazany? Czy jest granica, której nie można przekroczyć? Nie, wydaje mi się, że nie, to raczej jest bardziej spersonalizowane pod widza, no wiadomo każdy ma mm -hmm. tą granicę, gdzie indziej, bo jak ktoś widział 10 tych horrorów, no to dla niego ten 12 może być, wiesz, taki mega mega mocny, nie, ale wydaje jak się. ktoś widział ich 500, to dla niego będzie takie, wiesz, o, anabel, wow, Jumpscare, coś na tej zasadzie, więc granica jest jakby zależna od widza, nie? nie, że od filmu, że coś tam, no jeżeli ktoś, coś przekroczy jakąś granicę taką, że ten film nie będzie mógł do kina być, no to tam cenzorzy to załatwią, tak, że na przykład jest za mocne, musimy zrobić cięcia, i bo, bo plus 18 już jest za mocne nawet. No, a tak to nie chyba. Było kilka takich filmów, między innymi Piła właśnie, Jamesa Wana była jednym z nich, kiedy on ją chyba musiał przemontować 11 razy, bo było mm -hmm. zbyt krwawo, bo gdyby, gdyby nie, nie zrobił tych cięć, to by dostał certyfikat X, a w tym momencie X to tylko i wyłącznie kina, kina prywatne i kina z filmami dla dorosłych, a to rzeczywiście jak robisz film, to oni po prostu chcą kasę zrobić. Także Norbi, uwierz mi, dużo rzeczy było pokazane. Chyba ostatnią projekcję co prawda to nie był, nie był horror, ale też omawiałem chociaż z drugiej strony, mowa o serbskim filmie on mnie hmm. najbardziej tak naprawdę zbulwersował ale to nie dlatego, że było y, dużo krwi, tam było po prostu było naprawdę za dużo pokazane jak dla mnie a ci, którzy widzieli ten film, no naprawdę ja jestem ojcem i akurat takie rzeczy, które tam się działy to jest, jest grubo, ale chciałbym powiedzieć w horrorze było już wszystko pokazane, widzieliśmy już wszystko, Rafał bo y, jeżeli tak weźmiemy różnego rodzaju hardkorowe filmy pod, pod uwagę czy to, no, oczywiście, że jest że jest ludzka Stonoga i inne, inne hardcore, słuchajcie, mieliśmy zombiaki, mieliśmy facetów, których się nie da niczym zabić: Jasona, Michaela, mieliśmy człowieka, który morduje w śnie, czyli mój ulubiony oczywiście Fryderyk Krugerowski, i tak dalej, i tak dalej. Czy według ciebie no, coś jeszcze, czegoś jeszcze nie widzieliśmy, a na przykład, a na przykład Ty byś chciał, chciał zobaczyć? Wiesz co, wydaje mi się, że jedyne czego jeszcze nie widzieliśmy, to jest coś, co było tak mocno ocenzurowane, że nigdy się nie przedostało, wiesz, nawet do internetu, i po prostu my nie wiemy, że, że to powstało, a podejrzewam, że powstało autentycznie wszystko i dużo więcej niż my sami widzieliśmy. Mhm. Więc czy coś chciał zobaczyć takiego? Nie mam jakiejś takiej konkretnej rzeczy, żebym chciał jakoś mocno zobaczyć. Mhm. ale na pewno wolałbym, żeby do komercyjnego wiesz, widza, do komercyjnego odbioru przebijało się troszeczkę więcej takiego niezależnego horroru niż tam kolejne jumpscare opierdy po prostu, takie wiesz, taśmowe, ale jakieś takiej konkretnej rzeczy nie mam. Właśnie ostatnio sobie obejrzałem dwa dni temu na HBO Max taki film Cenzorka nie? i on mhm. dzieje się gdzieś tam w latach 80., gdzie właśnie cenzurują takie hardkory VHS-owe, wiesz, już takie totalnie odjechane rzeczy, to, to, to musiały być piękne czasy, i to faktycznie mogło mieć nawet jakiś zły wpływ na społeczeństwo. Na przykład, wiesz, bo już takie, no nawet nie tyle, że były puszczane w kinach, tylko niektóre po prostu w wypożyczalniach, wiesz, podlady dawali do, do obejrzenia, takie już nielegalne, nie, co nie przeszły tej cenzury. <laughs> Więc tam podejrzewam, że były dużo grubsze jajca, niż my możemy sobie teraz wyobrażać, a, ale chyba było wszystko, tylko mogliśmy nie wszystko widzieć. No, ja mnie na przykład od, od zawsze zaskakowało i ubawiło mnie, jak na przykład Noc Żywych Trupów była pokazywana. Dzieci mogą oglądać, bo akurat to było jeszcze przed wprowadzeniem certyfikatów. No i ludzie z dzieciakami pięcioletnimi mogli sobie to zobaczyć. Okay. Lukas, czy, czy serbski to nie horror? Wiesz co, różni? To na przykład tak samo, byś chciał powiedzieć, o, czy psychoza to horror, albo czy szczęki to jest horror. Tak naprawdę to jest bardzo płynne pomiędzy, wiesz, horror, thriller i tak dalej, No, różnie z tym różnie z tym y, może być. Michael Myers w telewizji na przykład, to już było, mieliśmy, co to było? Które to było? Halloween, które jest z kolei, że kręcili u niego w domu reality show. Pamiętam, że, że, tak, że tak, takowe tako, tako 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 było, tam Basta Ramis był, to w ogóle było nie do oglądania po prostu. Do któreś już z tych dalszych. Któreś już z tych dalszych. Nie, słuchajcie, wpisujcie również, również swoje, wasze, wasze ulubione kontynuacje i to nie jest, pamiętajcie, nie musi być tak, że nagle o słuchaj, ty Obejrzyj trójkę, bo trójka kopie jest dużo lepsza niż Żydynka. Nie, po prostu to może być taka kontynuacja, która Wam się bardziej y, również podobała. A powiedz mi, co dla Ciebie powinno być, bo przyjęło się, że skoro mamy kontynuację, no to musi być więcej głośniej, mocniej, prawda? Hmm. Więcej ciał, y, krew się musi lać, że, że hej, musi, no, no, umówmy się, muszą być te zgony bardziej wymyślne. Co dla Ciebie tworzy ogólnie. Kolejną część, dobrą, jakościową, w miarę taką, że powiesz, o super elegancko, tutaj w tym momencie nie odcinamy kuponów, nie mamy z zrzynki numer 58, tylko rzeczywiście coś innego, coś ciekawego, coś fajnego. Wiesz co, ja odpowiem jeszcze tylko do tego komentarza co do Srebskiego, to tak jak najbardziej, mhm. bo to jest torture porn, możemy zakategoryzować totalnie jako horror, ale już przechodząc do twojego pytania. Wiesz co, mam tu jeden przykład, może na razie nie będę jeszcze zdradzał, ale ja powiem tak no faktycznie jest ta zasada, o której mówisz, że musi być więcej, drożej i wszystkiego po prostu razy trzy, ale to też na dłuższą metę się nie sprawdza, bo później ludzie mówią, że wiesz, o, przesadzili już jest za dużo i tak. to też łatwo przekroczyć taką granicę, więc ja później podam na podstawie tego konkretnego przykładu, żeby teraz tu nie spalać, ale. Dla mnie dobry sequel to jest jak to jest naprawdę równy poziom, i tam nie musi być wcale wiesz, tysiąc więcej ciał i trzysta tysięcy litrów krwi więcej. Tylko po prostu najważniejsze dla mnie, jednak fabularnie, żeby to się spieło, żeby to po prostu było. Bo no, jeżeli to trzyma poziom, wiesz, nawet z tym samym rozmachem pierwowzoru, no to to jest ok. Sequel. No fajnie, jeżeli coś nowego dodadzą, wiesz, że to nie jest też taki tylko, że dosłownie sequel wygląda jak remake, nie? Mhm. że dobieraz tam sprzedają film z identyczną fabułą i to właśnie to będę musiał na podstawie przykładów bazować, żeby lepiej zobrazować, ale no właśnie te takie, wiesz, coraz droższe, coraz śmielsze, mm -hmm. one się sprawdzają powiedzmy dwie, trzy części i to też nie zawsze, bo to wiadomo, że zależy od reżysera już i tak dalej. Pi Piła byłaby idealnym przykładem właśnie na to. No Piła jest niezły przykładem. To, u mnie to jako Guilty Pleasure dużo części w ogóle, ale, ale fabuła w Pile to przynajmniej próbuje i ona idzie do przodu i tam wiesz, mieszają tysiąc twistów, więc coś przynajmniej się dzieje. Ale bardzo ciężko wpaść właśnie, znaczy bardzo łatwo wpaść w tę pułapkę takiego, tej sequelozy strasznej, nie? Że to tak. już jest ojej, ojej, to już naprawdę nie dość, że kopia to jeszcze stary, niby więcej wszystkiego, a wszystko się już tak chaotyczne robi, że jest gorzej, więc dla mnie przepis to jest naprawdę nie ciągnąć tej granicy aż tak daleko, tylko właśnie kurde, Fabułę najbardziej rozbudować, nie? Ale niech to będzie w podobnym stylu z podobnym rozmachem. Najlepiej jak to robią ci sami reżyserzy, bo czasami mhm. wiesz, jest jakiś kultowy pierwowzór, a później no, drugą część dostaje jakiś typ, co wiesz, co na przykład debiutuje czy coś, i, i nie wiesz, co z tego wyjdzie, nie. No Więc... czasami tak to, to właśnie czasami, czasami tak jest, że mamy genialny, a powiedzmy, umył genialny koszmar z ulicy wiązów, część pierwsza, a później to się ro, rozmywa i kiedy dochodzimy do piątej części, zastanawiamy się, ale o co chodziło, co nie? I od razu mówię wszystkim hasło najlepsze jest władca Lalek 14, nie ma możliwości, naprawdę nie ma takiej opcji, a uwierzcie mi, powiedziałem, Tutaj ja się tylko chcę odnieść do, do Dariusza, bo też Dariusz napisał, że obcy decydenty starcie jakoś ta kontynuacja bardziej mi się spodobała niż pierwsza część. Zgodzę się, tylko właśnie ja też się zastanawiam, bo na przykład miałem wpisane tutaj na moją listę Predator, 2, a także Predator Prej, bo dla mnie to z prezesa było coś nowego, ale to już akurat jest bardziej sci-fi. Postanowimy jakieś tam y, granice ustalić. O ile obcy, pierwsza część oczywiście, czyli obcy ósmy pasażer, nostromo, to jest horror. Sam zresztą, sam zresztą y, Ridley Scott powiedział, no to dwójkę już raczej traktujemy jako sci-fi, no ale przynajmniej, przynajmniej ja, ja tak traktuję w tym momencie. Y, więc słuchajcie, mamy, mamy wiele tytułów. Umówiliśmy się z Rafałem, że. No, domyślam się że będą nam się pokrywały bo nie nie rozmawialiśmy ze sobą na temat tego jakie on ma filmy jakie ja mam filmy że coś się będzie pokrywało to pewnie coś u, u siebie przy okazji będę wrzucał z listy z listy zapasowej i tylko jedna ważna rzecz dzisiaj akurat panie i panowie gramy na czas to znaczy mamy określoną że tak, określony limit czasowy musimy się zmieścić. Spokojnie to nie jest 10 minut to jest przynajmniej z półtorej godziny ale damy znać. Witam bardzo serdecznie bo jest, że dołączacie. Cześć Łukasz witam witam bardzo serdecznie. Cześć Morbid i wszystkim którzy teraz dołączali. Czy u ciebie ta lista, powiedzmy, tych, tych kontynuacji jest jakoś uszeregowana, że na przykład powiedzmy kontynuacja z miejsca ostatniego jest lepsza niż ta z pierwszego, albo odwrotnie, czy to po prostu czy to totalna y, przypadek? Nie, mam totalnie losowo, bo tak chciałem wymieszać, no jakieś tam klasyki, które musiały się pojawić, chociaż niektóre z po prostu czymś, co może tak troszeczkę, nie wiem, postaram się zaskoczyć, dać coś mniej znanego też, nie, także nie segregowałem. Dobra, słuchajcie, no to zaczynamy, jeżeli lubić takie rzeczy. Dajcie łapkę, naprawdę, niech algorytm nas niesie, niech to się rzeczy. Słuchajcie, a jeżeli na przykład Wam się takie odcinki nie podobają, to wiesz, łapa w dół, najlepiej dwa razy, a wtedy też będzie, też będzie dobrze. To powiedz mi, Rafał, czy chcesz zacząć, czy chcesz rozpocząć tę naszą, naszą listę najlepszych kontynuacji? Mogę zacząć jak najbardziej. Mówiłem ci, znaczy pisałem ci, że pewnie z pięciu zbieram, ale jednak się udało, mam nawet ponad dziesięć, w razie czego też zapas, bo bo wiem, że będą się dublowały, ty pewnie będziesz miał troszkę nawet więcej klasyków, dlatego ja z racji, że pewnie tam widziałem więcej jakiegoś tego wszystkiego śmietnika, to i coś dobrego przy okazji jeszcze mi się udało, wiesz, wysegregować z takich, może co niekoniecznie ty widziałeś. Ty okay. mówiłeś o, o Władcy Lalek 14, więc ja od razu z grubej rury tutaj blu jest przyszykowany no i możemy skończyć listę po prostu. Zobacz Dziękuję pani, i panowie, w dzisiejszym odcinku był Rafał, stary, co The Wings of Disaster, The Pandemic. Zobacz, wszystkie trzy są. I, i to na Blu-ray? blu, ja blu ale zobacz jakie piękne. Widzisz, jak to się rusza? To jest tak, 3D. widzę, to jest 3D. Mm -hmm. Tak, tylko trochę światło się odbija, ale no to sequel doskonały, możemy powiedzieć. Rafał, zmień lekarza. No, prawda, ja nie wiem, co ona się da, człowieku, ale to, to nie działa. Co ty raz, że normalnie... Chociaż z drugiej strony tak naprawdę widziałem tylko jedną część akademii hmm. bo taki jest oficjalny tytuł. W ogóle ktoś, kiedy napisałem, napisałem na, na, na karcie społeczności, że będzie Rafał i tak dalej, to ludzie, słuchajcie, a omówilibyście kontynuację. Ber...". Ja mówię, dajcie spokój, ludzie, normalnie masakra. No Dobra, właśnie... ale, ale się wycofuję, mów, mów. Tak, tak. No właśnie chciałem powiedzieć, że ty tylko jedną widziałeś, a nie wiem, czy wiesz, już robią czwartą i ona się będzie nazywała. Garden of Paradise, czy coś takiego. Także, Marcin, no szykuj się. Niestety wiem, bo akurat śledzę twoje media społecznościowe. O, no to przykro mi bardzo. Dobra, to, to może coś na poważnie. Ja sobie bym zaczął od takiego filmu, którego zakładam, że nie widziałeś, tak strzelam. Mam Wolf Creek na liście, oczywiście część drugą, bo tutaj mamy tylko dwie części i mamy Pierwszą też serial. Dzień. Pierwszą widziałeś, no właśnie. Wolf Creek o dziwo ma naprawdę dobry sequel, nawet ciutka mi się bardziej spodobał. To też już dawno temu oglądałem, więc tutaj tak nie będę wszystkiego z wszystkich tytułów pamiętał. Natomiast po pierwsze, tam są takie australijskie klimaty, takie Ala Pustyny, weź jakieś takie bezdroża mm. australijskie, to od razu mi się taki klimacik po prostu już z samego założenia podoba. No wiadomo, to jeszcze musi pociągnąć popularnie i tak dalej. No i w sadzie można powiedzieć, że to jest slasher, po prostu, ale go bardzo mocno wyróżnia antagonista, bo to jest taki super charyzmatyczny ziomek, i jak sobie wpiszecie na YouTube tam jego nazwisko, czy, czy tej postaci, i doprzecie sobie Lauf, nie? Że po prostu jego śmiech, to, to w filmie też oczywiście występuje. No nie da się podrobić śmiechu tego gościa, po prostu nikt nie potrafi tego zrobić. Ja bym wam zaprezentował, ale nie da się. Ale jest Spróbuj, naprawdę. I... Próbowałem ci powiem chyba z 20 razy, i to Idź wychodzi jakaś. całość, <laughs> na... jakaś, jakaś karykatura wychodzi. Nawet już teraz nie pamiętam tego dokładnie, ale dobrze. Jest, jest super antagonista, jest właśnie klimat taki, jak powiedziałem, mamy te bezdroża, te pustynie. Mamy naprawdę i krwi, i kurde, humoru trochę czarnego, czyli coś takiego dla mnie, co zawsze gdzieś wpada w gust. Mogę mhm. tak króciutko opis zarysować, bo ja tutaj właśnie już teraz mnie, dawaj, do... dawaj, aż dawaj, ja tak nie chodzi. pamiętam. Akurat w drugiej części mamy tak, niemiecką parę, która podróżując właśnie australijskimi bezdrożami odwiedza osławiony krater, o pamiętam, to akurat kojarzę, kiedy rozstawiają namiot, niespodziewanie pojawia się seryjny morderca Mick, no i Mick ich tam właśnie tyra przez cały film. I jak ktoś jest zainteresowany, to jest jeszcze serial, on ma też dwa sezony, także są dwa filmy, jeżeli dobrze pamiętam, i, i dwa sezony serialu. Także to jest taka, mi się wydaje, perełka wśród takich brutalniejszych slasherów, no bo tam mięsko jest, a Mik jest naprawdę kozakiem charyzmatycznym, więc nie będę więcej zdradzał, bo może ktoś nie widział, to sobie obejrzy, nie? Wiesz co, jak, jak pokazałeś tą trylogię, trylogię Birdemic, to mi się tak przypomniało, że inna, co prawda nie trylogia, a sześciopak. Z, z tydzień temu, może dwa tygodnie temu... Bo ja ogólnie mam, mam wykupionego Amazon Prime polskiego, co nie? No i oni tam wrzucają co jakiś czas bestsellery, można kupić. Yy, nabyłem na Blu-rayu sześciopak, to jest sześć części wstrząsów, Tremors. Nie A. wiem, czy pamiętasz. Pierwsza część była A, z Kevin, tak. Kevinem Boikonem. To w tym momencie już w ogóle siódmą część, yy, część robią. I tak mi się przypomniało, że no jakościowo ja z tej siódmej części widziałem chyba z 10 minut i stwierdziłem, że to no po prostu nie jest dobre. No ale słuchajcie, tak to, tak to jest. No. Nie, nie, nie wszystkim. się musza, Rzeczywiście, Wolf Creek widziałem tylko pierwszą część. Yy, Pierwsza część mi się, mi się yy, podobała. No wiadomo, że skoro pierwsza część wyszła dobrze, skoro się zgodziła włoska firma Mamon na Kosu czy szmal, no to robią dalej. No i, i, i to jest tak. Słuchaj. Ja pewnie, jeżeli by się dublowały jakieś tytuły, to mów w ogóle ja to ci będę będę tam. No to co do sobie wstrząsów, kombinować. to ja też tylko jedną akurat widziałem, ale no to była całkiem całkiem. Widziałem, wiesz co, wstrząsów to ja widziałem yy, pierwsze trzy części, bo pierwsze dwie. W drugiej jeszcze występuje Fred Wars, potem jedna była na dzikim zachodzie gdzieś w ogóle się działa. Ta ostatnia się dzieje albo w Australii, albo w Nowej Zelandii w ogóle. I cały czas, tylko ten facet no. tam, który ma, który był z tymi strzelbami z tą bronią, on tylko rzeczywiście cały czas się tam pojawia, tak to nikogo to nie, nie ma. Australia. No, no, to, może Australia. Coś, coś, coś takiego wiesz, może, może to akurat na planie było. Słuchaj, ja akurat jeżeli jako i u mnie też kolejność totalnie przypadkowa, jako kontynuację hmm. Wybrałem film świeżutki, bardzo, bardzo nowy. W kinach pewnie jeszcze nie gdzie, gdzie, gdzie można go zobaczyć, czyli martwe zło przebudzenie. Bo okay. martwe zło to jest dla mnie takie zaskoczenie, ponieważ powiem się znowu, że dopiero co. Skończyłem omawiać a chyba ze 4-5 tygodni temu właśnie rzeczonego Wacelalek. To jest 15 części, i tam po prostu było takie totalne dno, że chyba tylko była jedna część, którą my rzeczywiście mogłem polecić. A martwe zło, jak dla mnie nie ma złej części. Tu są filmy lepsze albo gorsze, ale one są cały czas, wiesz, takie przynajmniej 6 na 10, czyli jak dla mnie dobra, dobra ocena, a tutaj. Rzeczywiście po latach posłuchy, no bo próbowano tam coś wymyśleć, prawda, dawać nam jakieś kontynuacje w postaci ostatnich dwóch Halloween czy teksańskie masakry od Netflixa i to rzeczywiście się nie kleiło, to wyglądało beznadziejnie. A tutaj jest, jest strasznie, rzeczywiście krwawo bardzo. Kilka fajnych pomysłów jest zawiązanych, no i tak, tylko jedynie brakuje, tutaj uwaga, zdradzę, zdradzę że nie występuje w tym filmie, aż nie pojawia się. brakuje jest do... głos. Głos na, na, na płycie winylowej to właśnie jest jego, jego głos i ogólnie to jest taka, to jest w pewien sposób może, to nawet nie jest recall, bo recall to raczej dostajemy troszeczkę ze starej obsady, tak, jak to uskutecznia ostatni chociażby, ostatni krzyk, czy ostatnie właśnie wspomniane Halloween, no ale akurat jest, jest dobrze, jest ciekawe, jest krwawo, dużo straszaków, ale akurat to takie kino, że no tutaj tak jest, tak musi być, nie straszą nas klimatem, nie straszą nas tego tym, czego nie widzimy, no ale mamy straszaków, słuchajcie, i tak jest lepiej ze straszakami, dużo lepiej niż na przykład przy okazji y, zakonnicy. A pamiętajcie, że niedługo zakonnica 2 w kinach się pojawi. Mm, y, jakoś y, na wakacje. Tak, i kolejna, kolejna obecność też też już jest y, zaplanowana, a y, naznaczony 5, czy tam 6, czy 45 też już niedługo się też niedługo tak, się już. Piąteczka już, w, w Libii, <gry> Szacun Marcin, że przebrnąłeś przez władcy Lalek, bo to wy, cholery jedne, to wy wybraliście, żebym to omówił. Tak to mi się sam w coś takiego nie, nie wpakował. Ja widziałem pierwszą część władcy Lalek dawno, dawno temu na VHS-ach. Tak, taki stary jestem, że pamiętam VHS-y, ale, ale. Nawet ja jeszcze się... nie przebrnąłem no, przez tę serię. <gry> no proszę bardzo, ty nie przebrnąłeś, aby mi, mi się to udało. I y, słuchajcie, za, też za rok kolejna część władcy Lalek, bo to będzie chyba. The Leech Lady się nazywa i akurat. Dobra, do tego dojdzie. Ale moja propozycja to jest martwe zło obecnie. Słuchajcie, wpisujcie swoje i jak macie jakieś pytanie do Rafała, również pisujcie na czacie, tylko dajcie przed pytaniem P po prostu, żebym wiedział, że to jest pytanie do naszego gościa, a nie jakaś tam rozmowa, którą wy sobie to toczycie. A oczywiście link do kanału Rafału do kanału Rafału, do Rafała Kanału. <laughs> Czekaj sekundkę. Nie no, herba herbata, nie ma nie ma, nie ma wkładki. Przypomniało mi się właśnie. Znajdzie, znajdziecie takie... w opisie, w opisie pani, panowie, wbijajcie. Także. Rzuma do Gucia mi się przypomniała. żuma, żuma, do, gucia. Do, żuma, no. do, żuma do Gucia. Tutaj właśnie było. Yy, nowy Martizum ma się pojawić w połowie czerwca na maxie, Więc obejrzyjcie. Piszę tak, szybki będzie, malec. No? No bo ono to miało w ogóle to, to, to... być od razu na VOD, ale jednak weszło też do kino. No, Tylko i wyłącznie dlatego właśnie, że bardzo do, dobrze się sprzedały te pokazy przedpremierowe, prawda? te mhm. pokazy testowe dla publiczności. I tak. To rzeczywiście było, było dobrze. A Xawery pisze, że Evil Dead z 13 to prawdopodobnie mój ulubiony film. film o oh, widzisz, Cuklu. Też, też się nie tylko... Ja lubię też. A co powiemy o Krytersach? Powiem Ci, że na przykład że w trzecich Krytersach debiutował Leonardo DiCaprio. I też są umówione. Co prawda nie na tym kanale, ale jak wejdziesz w listę na kultowe horory, bo to było jeszcze omawiane na starym kanale, czyli na Marcinowe, recenzje ekstra. I tutaj jeszcze Lancel mówi co do nowego martwego zła: czy to traktować jako świeży start, czy kontynuację? Rzecz dyskusyjna: prędzej bym dał Evil Dead 2 w odniesieniu do Evil Dead 1 dużo, dużo lepszy. A kto powiedział, że nie dam. No, może będzie. You see what I did there? A, albo here, jak tam, jak tam ktoś rzeczywiście woli. Yy, może będzie, bo już się pojawi dzisiaj nie ma najmniejszego, najmniejszego problemu. Słuchaj, pytanie do ciebie, jest, więc musiało być o szczytabel. Anabel, <laughs> przepraszam. Anabel 2 jest dobrą kontynuacją, bo na pewno jest lepsza niż jedynka, bynajmniej według mnie. A to bynajmniej jak napisałeś, bądź napisałaś, to właśnie wychodzi na to, że jest słaba albo gorsza. No właśnie. musi być przynajmniej, bo bynajmniej zaprzeczeniem jest język Także... polski. Także wychodzi na to, że nie jest. No nie, ja uważam też, że nie jest. Jak oglądałem w kinie, to. Że technicznie mi się bardziej spodobało, to mogę przyznać trochę, ale kurde, tam przez, przez 40-50 minut filmu naprawdę żadnego wątku nie było. I no, dla mnie dosyć równe są te części, chociaż są zupełnie inne, więc są równe oceną gdzieś, ale z innych powodów po prostu, no nie. Mhm. No, to to, to jest tyle, czasami, tak, że, czasami tak, że tutaj mamy lepszą fabułę, tutaj mamy lepsze, lepsze straszaki, a tutaj na przykład no. jest y, fa, fajny, y, fajny zwrot akcji i to rzeczywiście i to rzeczywiście robi roboty. to już by... bym mógł trój, trójkę podać prędzej, ale nie, nie ma na tej liście. <grym <grym no, trójka jest całkiem <grym> niezła. J Jurek Piechota pyta, czy istnieje coś takiego e, horror w klimatach westernu, bo filmy typu Zombie Sesmani, atakujące Salingra to chyba już jest. Tak, to, to jest, na przykład to jest Zombie SS. Tak, Horror Western jest z Patrykiem Wilsonem na przykład właśnie, czyli tym ziomkiem, co gra w obecności w naznaczonym i to się nazywa Bon Tomahawk z 2015 na przykład. Tam też Kurt występuje. Możliwe. Było też coś, kurde, oglądałem na Splat Online, taki festiwal, Mhm też taki właśnie westernowy, ale tam się dużo nie działo i nie pamiętam tytułu, ale duchy czegoś tam, no w każdym razie jest kilka takich tytułów, ale Bonto My mogę polecić, to jest spoko, no. 15. 2015. Też Wczesny oglądałem kil, kilka lat, w ogóle reżyser prawie cały czas ma takie klimatyczne, klimatyczne filmy, tak, Kurt Russell tam się w pewnym momencie, a nie, nie będę mówić, bo może sobie obejrzycie, dobry, naprawdę warty, krwawy, bardzo. To jest jeden z tych rzeczywiście bardzo bardzo krwawych filmów. A Rafa widzę, że widzowie doceniają. Rafał, masz spoko fotel. A dziękuję. No świeci się, więc jest fajne wiadomo. Nie? Yy, ja mam zwykłego... Marcina się nie świeci. Ja mam zwykłego diabła. Ale jest, jest, jest diablo, więc jakieś tam... Na ale diablo temat, jest spoko. No. Też chciałem mieć diablo, ale nie mam. To, ci, to ci dam, dam ci mój, bo nie jestem zadowolony, ale to jest temat tak, na inną o. całkowicie inną roz rozmowę. Mój jest całkiem e okej. Okay. Cześć wszystkim witam serdecznie, chylę czoła na, do, do, padam na ciekawe co tam się dzisiaj. Coś się pojawi, witamy cię bardzo bardzo serdecznie. Słuchajcie, dziękuję naprawdę. Wbijacie coraz więcej łapek, a to mnie jak to, cytując klasyka te. Podoba mnie się to. Także jest, jest bardzo bardzo fajnie. Słuchaj czy takie tak, tak delikatnie tylko zapytam, czy pojawia się u ciebie jakaś kontynuacja z wielkiej trójcy. No, myślę, że tak. Myślę, że wiem co masz na myśli. Dobrze, no to skoro się pojawia, no to teraz yy, czekamy na Rafale Słaj. Kolejna, kolejna kontynuacja horroru, którą byś polecił naszym, naszym widzom. Ja jeszcze tylko dodam może dwa słowa mhm. do tego martwego zła. Ja, ja też ten chyba nie, bardziej ten. jako reboot traktowałem, tak mi się wydaje, dlatego też zdecydowanie. Gdzieś tam, gdzieś tam na mojej liście się nie znalazł, ale też, też polecam, też uważam, że dobry, naprawdę chyba mi się najbardziej w ogóle z całej serii podobało, co może być ciutkę kontrowersyjne bo wiem, że dużo ludzi właśnie lubi te stare martwe zło drugie bardziej na przykład niż pierwsze chociażby, a właśnie no. ja z tego co zapamiętałem to bardziej wolę pierwsze ale musiałbym odświeżyć, więc nie chcę teraz tak aż na 100% mówić, bo to było parę lat temu, ale tak było no ale nowa spoko no to elegancko, tutaj jeszcze tylko się odniesiemy do, do, do Ada, mówi dla mnie obecność dwa lepsze od jedynki jak ocenimy później, bo powiem Ci akurat, że przynajmniej w moim przypadku y, ta seria, to jest wiadomo, że dużo, bo jest obecność, y, Annabel y, Jorona jest, jest, y, y, la <laughs> jest za końca, któryś z tych filmów y, y, będzie u mnie na mojej liście, a teraz Rafale, tak, oddaję ja ja też, ja też zostawię obecność na razie, bo, bo właśnie coś tam będzie być może. Y, no to właśnie, akurat rzuciłem przed chwilą ten tytuł, u mnie jest drug, druga produkcja na liście Zombie SS2, ja mówiłem, że dzisiaj troszeczkę postaram się coś dać innego niż tylko klasyki, bo wiadomo, że te klasyki tutaj będą, wiem, że też na pewno niektóre będą <laughs> tak Specyficznie od Marcina, bo bardzo lubi, więc troszkę chcę wam dać coś innego też. Aż tak bardzo, ale... tak bardzo Rafał, jestem przewidywalny. No ja widziałem już ten boksi właśnie <laughs> i ten, więc specjalnie nie, nie mam, powiem, zaspoleruję, nie mam Krugera u siebie, bo wiedziałem, że i tak Marcin, to, to ja już nie będę, to nie będziemy dublować i wziąłem coś innego po prostu, nie? I, i teraz pytanie, którego Krugera dałem? No to, to zobaczymy właśnie, ja nie wiem w sumie, którego dałeś, <laughs> Słuchaj, bo ja nie pamiętam bo... aż tak mocno tych sequeli wszystkich. Powiedz mi o, te, o tych zombiakach, bo yy, przyznam, że akurat tego filmu nie widziałem. No właśnie, już mówię, to jest tak, yy, zombie SS to jest chyba norweski, jak się nie mylę, mam nadzieję, że byłem blisko chociaż. W każdym razie tak, no jedynka jest taka 6 na 10, bo tam się mało dzieje, jest troszeczkę nudnawy, a ta dwójka naprawdę ma dużo większy rozmach, ale nie, że tam jakiś super budżetowy, ale po prostu na zasadzie, że są takie jaja stary, jak ktoś lubi czarny humor, <laughs> nie? Nie wiem, no podam jedną taką scenę, która teraz nie będzie śmieszna bez kontekstu, ale po prostu jest czołg i wiesz, lufą wystrzeliwuje tam tą swoją kulę, czy co to tam jest i to na przykład wpieprza się w wózek z dzieckiem, wiesz, i to dziecko tak wypieprza z tego wózka, nie, i tam matka panikuje, że co się dzieje i wiesz, to tak z kontekstu jest śmieszniejsze na pewno, jak się ogląda. Wiesz co, ja, ja, ja rozumiem. Jak tego co typu określi, rzeczy no? lubicie, to... No, coś, coś jeszcze chciałeś dodać? To... Ja, nie, ja, ja, ja rozumiem, bo chociażby mi się od razu przypomniała, przypomniał mi się film Petera Jacksona Martwica Mózgu, więc po prostu mm. rewe, rewelacy, rewelacyjnie. Cześć, Peyton witam cię bardzo serdecznie. Siema. E, także, także akurat no, wiem, 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 o co chodzi. Mhm. Tak, albo jakieś tam jelita rozciągane, sobie przewód paliwowy z tego robią, takie różne rzeczy. No. To jest taki typowy horror komediowy na zasadzie, że horror czarna komedia, nie, że aż taki lightowy, na przykład jak Zombieland, więc mm -hmm. taki dla fanów mocniejszego humoru, to jest, słuchaj, no właśnie, no kurde, do nazistowskie zombie gdzieś tam wyłażą ci spod śniegu, wiesz, i robią po prostu siekę, no i właśnie ta dwójka trochę taka i dynamiczniejsza była i ciekawsza i więcej śmiechu, bo w tej jedynce to siedzą w domku przez trzy czwarte filmu i tak, no to takie było, bywało to lekko nużące, więc tutaj jest jedna z moich takich ulubionych, jeżeli chodzi o zabawę i tam gra też taki fajny aktor, on grał Jednych nazwisk akurat od nich to tam nie znam, ale w fali chyba, czy w kilku takich norweskich filmach i to co z jego tam robią, taką kurde tyrankę na, na jedną postać, że po prostu on cały czas czymś obrywa przez cały film i po prostu jak zobaczycie jedną z końcowych scen e, też bardzo specyficzne tam jest takie miałknięcie, które on z siebie wydaje, to no, ja się polałem po prostu na tym totalnie, nie? więc to jest takie, taka perełka 8 na 10 z serducha cudowna zabawa, mówię wam Słuchaj, ja znalazłem to na IMDB. Czy to też ma inny tytuł? Dead Snow. Tak, Dead Snow, dokładnie. No, nawet mm -hmm, mam gdzieś okay. na DVD. Tak, tutaj widzę jest y, komedia, fantazji, horror. Tak, akurat jest. jest y, no, te fantazy osiągnięty. to bym daleko polecieli, ale. <śmiech> <śmiech> bardziej black comedy, taka. No, no ale to widzisz, to jest jak, 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 jak twórcy sobie, sobie życzą. No to dobra. Słuchaj, a powiedz mi, jak to jest z drugą częścią? Trzeba znaleźć na przykład jedynkę, bo. No wiesz, nie, 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 nie zawsze mam nie zawsze mam ochotę obejrzeć pierwszą część. Czy, czy po prostu nie trzeba, ale jeżeli obejrzysz jedynkę, dopiero potem dwójkę, to wyłapiesz więcej smaczków. Wiesz co, można, ale tutaj w tym wypadku chyba nie jest konieczne, bo to. Nie chcę spoilerować, ale to jest jeden z tego typu filmów, gdzie większość ginie, więc ta dwójka nie jest aż tak istotna w kontekście wszystkich postaci, mhm. ale kontynuuje, jeżeli dobrze pamiętam wątek z jedynki kogoś tam nie będę więcej mówił, więc warto wiedzieć, co i dlaczego na przykład się w finale wydarzyło, bo od tego się zaczyna dwójka, jak teraz mnie pamięć nie myli, ale jakieś super to nie będzie potrzebne, bo też tam chyba jakieś flashbacki były, więc jak ci się nie chce dwóch, to można też tą drugą, dużo nie stracisz jakoś mocno, nie? Bo załapiesz z flashbacków po prostu. Aha, no czyli, czyli, czyli zrobione dla każdego coś miłego. No to wiesz, to też jest dobrze, bo twórcy wiedzą, że nie każdy ma możliwość, ochotę, bo tak nawet próbowałem sprawdzić, gdzie to można zobaczyć, no to na przykład na oficjalnej stronie na IMDB nie ma, nie ma nic, nie ma żadnej dużej platformy typu Amazon Prime. No z tym to wiesz, ciężko, czy, czy ja na płytce mam, nie? Mhm. No to właśnie co? To mnie, to mnie w, ogóle, w ogóle bawi, bo tak samo zresztą jak i ty, ja lubię, lubię co widzicie tutaj, kolekcjonuję, kolekcjonuję płyty w formie fizycznej. No i ludzie, po co kolekcjonujesz filmy? Po co ty stare, daj sobie spokój. A lepiej, lepiej jest streaming. A na przykład jak, jak Harry Potter zniknął ze streamingu, bodajże chyba z Netflixa, to było: Ja cię kręcę nie ma nic, A teraz nie wiem, czy widziałeś, co się dzieje na Netflixie. Wszystkie 7 części Harry'ego Pottera, w top 10 przynajmniej. W, w Irlandii i Wielkiej Brytanii, także... Nie wchodziłem także... ostatnio, a teraz ten podział zrobili, te gospodarstwa domowe to w ogóle rzeźnia, więc nie wiem, czy u Was też. E, wiesz co, mi się nic nie wyświetlało, także jeszcze, jeszcze nie, ma, nie mam to pojęcia. Chyba w Polsce, tylko, że po prostu wszyscy teraz co są, to muszą należeć do jednego gospodarstwa domowego, tylko nie wiem, czy to na profil, czy na, cały, na całe konto, nie jestem w, pewien. Wiesz co, domyślam się, że nic takiego, nic takiego nie mam, gdyż te, też należy do tych właśnie, którzy, którzy tam z, z Netflixem się bawią, więc jak najbardziej nie mam, nie mam problemu. No to, to jest pytanie od, od Jurka. Czy film, Możliwe, że Polacy po prostu dużo, dużo tego używają, a wiesz, Polak potrafi, z Netflix kombinuje. Czy hmm. film ze śmiercią jej do twarzy można zaliczyć do horroru, czy jest to zwykła czarna komedia? To oczywiście chodzi o film Roberta Zemeckisa z Goldie Hall, Meryl Streep, Bruce Willis i całą tam oczywiście super ekstra obsadą. Pamiętasz ten film? Kojarzysz go w ogóle? Właśnie sobie googluję, czy pamiętam, bo Spra nie sprawdził sobie. Ja bym powiedział bardziej, że to jest czarna komedia. Wiesz, bo tam nie występuje, co prawda, motyw y bardzo horrorno. Jedynie tak naprawdę Izabela Rossellini ma to lekarstwo na nieśmiertelność, na długowieczność, więc ja bym akurat to potraktował tylko i wyłącznie jako, jako czarną komedię. Horror, no nie, nie, nie akurat nie, y nie, nie tym razem. razrzą widzę, że y dorzucacie, że jak najbardziej czarna, y czarna komedra. Nie. No tak tak Także... podają też, że czarna komedia niby jest w jednym źródle horror, ale to ja nie powiem z doświadczenia, bo nie pamiętam nawet nie wiem, czy widziałem szczerze mówiąc, ale tak, to, 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 to jest ogólnie przyjmujemy, że czarna komedia, słuchaj, to tak samo jak wiesz, no, można, można podpiąć jak mówiłem wcześniej, szczęki czy, czy psychozę, czy Rekinsteina można podpiąć na przykład pod, pod horror, jak się, jak się uprze, to jest, to jest znaczy, płynne no, sz w Szczęki czasem, takie pod po animala tak jak najbardziej bo tam tych podmiotów znaczy, jest mnóstwo Wiesz co, to, 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 to powiem Ci tak, jeszcze, jeszcze z 23 lata yy, temu, jak byłem na studiach właśnie jak, jak, na filmoznacznym, to tam było, że nie, nie, horror to rzeczywiście coś nadprzyrodzonego, jakieś no. psychole, jak, znaczy jak, jakieś zombie, jakieś duchy, właśnie Michael Myers i tak dalej, a kiedy coś się dało wytłumaczyć yy, racjonalnie, typu na przykład jakiś psychopata i tak dalej, to to było podpięte pod thriller, little i wyłącznie. Ale teraz to się za, zaciera, rzeczywiście tacy twórcy jak chociażby Wes Craven przy okazji Krzyków, wszystko to tak fajnie nam wymieszał i to się dzieje coraz więcej, coraz częściej, więc... Yy, nie. Tak, teraz a tak to na... nawet film ma czasem po cztery gatunki podane i już... a, tak, a tak na dobrą sprawę, no Tutaj widzicie yy, Dead Snow, komedia fantazy, horror, prawda? Także to mm. nie ma... A tak na dobrą sprawę, czy my potrzebujemy wiedzieć, czy to jest horror, czy to jest thriller? Straszy, straszy. No to jest dobre, dobre, to wystarczy. Pisz, że... Dla mnie akurat oba no, gatunki no. są zupełnie spoko, więc nawet... Większej różnicy mi to nie robi, czy to będzie tak nazwane, e, czy nie? Pewnie, Uf. że tak. E, Tadius, Siemka, pozdrowienia z Bristolu co do kontynuacji, to piątek 16 dwójka, lepszy od jedynki moim zdaniem. Witam, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Widzę, że dużo ludzi, więc jak najbardziej Travis, what's up, mate. Fajnie, że jesteś. I tak samo Jerwanicz witam cię. Pozdrowienia dla Marcinka i dla Galerianina. Fajnie, że. To ja się z piątkiem zgodzę. Nie mam go na liście, ale się zgodzę. Ja, ja ogólnie za piątkiem nie przepadam, więc go nie dawałem, bo nie uważam, że to jakieś wybitne kontynuacje, ale... To też jest... jedynki nie lubię. Twoja, twoja piątka Achillesa. No też nie, nie czarujmy się. To zresztą sami, sami twórcy powiedzieli, że dla tych wszystkich, którzy są stawiają piątek 13 nad Halloween, piątek 13 to jest zrzynka z Halloween. To twórca sam powiedział oficjalnie: skopiowałem po to, żeby zarobić pieniądze. Więc Jason no to i jest i kopia, Jeszcze z budżetem Majersa. 5 zł. Tak. Piątek pierwszy technicznie jest naprawdę cienki, no co prawda ma tam fajny twist powiedzmy na koniec, czy ten wątek taki z tą matką, tak, ale generalnie mm -hmm. no to jest taki bardzo biedny ten film. Więc no, też nie lubię. Słuchajcie, no to teraz y y podam wam film, który widziałem w kinie. To jest akurat... Y Teraz jest fajnie, bo rzeczywiście ostatnimi czasy coraz więcej tych horrorów jest, ale pamiętam, kiedy właśnie ja miałem tak jak y, część z Was y, naście lat, no i chciałem obejrzeć horror, no to w kinie było, było ciężko. Ale akurat ten film widziałem, to był bodajże 94 albo 95 5 rok. Mogę się oczywiście walnąć, bo wiadomo, jak to jest. Ulubiona moja postać, czyli Fryderyk y, Krugerowski, czyli Freddy Kruger nowy koszmar USA Cravena. I myślałem, że będzie to. Wydaje mi się, że, to że, to... że jest to. Y, najlepsza, najlepsza kontynuacja Krugera, no bo oczywiście nie mówimy o dwójce, gdzie tam naprawdę pojawiają się, pojawiają się takie motywy, że sami twórcy nie mieli pojęcia jak, jak, jak w piosence Wieszcza Narodowego, jak do tego doszło, doszło nie wiem. Fajni reżyserzy pojawiali się przez lata, bo to i, przecież i, i Chuck Russell, i Renny Harling, i Stephen Hopkins, który później robił oczywiście przecież mojego ulubionego Predatora 2, a tutaj Wes Craven wrócił do, do, do korzeni Ciężko przy okazji siódmej części wymyśleć koło na nowo i powiedzieć: słuchajcie, coś dajemy jeszcze raz. Ale akurat on tutaj wyszedł dosłownie poza nawias i, i, i stwierdził: A może to ugruzimy w, w ten sposób? winy. Pamiętajcie, to już wtedy było rzeczywiście dosyć konkretnie wyeksploatowane, bo nie pamiętam, czy wtedy już wcześniej był Jason kontra Fred, Freddy, czy to akurat było, czy Jason był y, później. Ja ale w rzeczywiście... 2003 jak się nie mylę, Jason kontra Freddy. Nie, mi się wydaje, że, że, że wcześniej, bo ja akurat to jeszcze widziałem na DivX-ie, Wiesz, aż akurat nawet. Jason. nawet sprawdzę, sprawdzę. 2003, Jason versus Freddy, tak? To masz na myśli. Tak. Nie, przepraszam, to mi się nałożyło z Jasonem X. Dobrze, możliwe, to mi się z Jasonem X nałożyło. To, to x to jeszcze 90. chyba, no? Dobra, no i to wiesz. I chodzi o to, że to było dosyć konkretnie wyeksploatowane. A tutaj dostajemy Krugera, który jest wygląda inaczej, inaczej i straszy. Ten mały, ten małolat po prostu on był, on był nadwornym wtedy dzieckiem od horrorów, bo to i cmentarz dla zwierząt i wiele oczywiście innych, mm. y, innych straszaków, proszę bardzo, podrzucają, że zgadza się. Że Freddy kontra Jason to jest 2003, to mi się nałożyło z Jasonem x Tak, a X 2001. Jason, Jason X właśnie to jest takie moje, moje guilty pleasure, moja. No, jest a, całkiem śmieszne. Nie, nie będę mówił po polsku, bo algorytmy słucha, a tam akurat są dziwne, dziwne słowa. W każdym razie rzeczywiście to nie jest super straszny kino, bo oczywiście nie mogło być, ale nawiązuje do, do tego, co się działo w jedynce. W ogóle jedynka miała być tylko i wyłącznie, bo Wes Craven nie chciał kontynuacji, żadnego tam pomysłu, to, co. To, co widzieliśmy na końcu, jak tam ta matka jest ściągana, no to rzeczywiście jest pewnego rodzaju kompromis pomiędzy tym, co, co chciało nowo powstałe wtedy studio New Line Cinema, a co sobie zażyczył Wes Craven. Scenariusz do dwójki też Wes Craven napisał, ale nie miał już żadnego wkładu w ten film, więc no, mogło być inaczej, a wyszło, a wyszło tak, jak wyszło, więc tak, jak najbardziej. Wes Craven u mnie. Wes Craven, all the way, baby, all the way. Uh. Donajcik jakiś leci. Też bym tę część podał, jakby miał tutaj Krugera, no. Mhm. Ty słyszysz tego Donajta? Bo ja go nie słyszę. Ja... Ja słyszę tego Donajta, bo akurat to jest tak, że ni niestety pod... Y jak to jest? Pod streamiarda, nie jest podpięty dźwięk, ale Aha. dziękuję bardzo NorbiBez za za Donajta, Wzgórze Mają Oczy oraz Oszukaj Przeznaczenie, filmy, które były super. No, Wzgórze Mają Oczy po raz wtóry, US Craven oczywiście Oczywiście, że, że tak. Zresztą, słyszałem, że mają, ma być nowa właśnie wersja górze Mają Oczy. Tak, i, to, tak. I to, że oszukać przeznaczenie robią kolejną część, no to już jest, to już jest A, wiadomo. Jak to znaczy, jak jeżeli chodzi o tamten wzgórza, to ty mówisz o tym starym, nie? Bo te nowe to już. Tak, tak, tak. O, tym, o tych dwóch pierwszych, nie wiem czy on dwójkę też chyba robił, czy, czy tylko jedynkę. W każdym razie mówię o tym rzeczywiście, o tym z, o, z lat 80., jeżeli 70 nie nawet, 70., tak. tak. Bo to, było, bo to było jeszcze przed, przed Krugerem, a Kruger to jest 80. bodajże 4, 7, 7, y, no? Czwarty rok, więc rzeczywiście. Cześć Kali, witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie, że, 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 że jesteś. Właśnie sobie gadamy o. No, men, o men, o horrorach, panie i panowie. A tak, też dwójkę robił, no? Tak. Słuchajcie, tak gadaliśmy z Rafałem i y, ustaliliśmy, że jeżeli. Bo w ogóle, nie wiem, Rafał, czy wiesz, ale tak sprawdzałem ostatnio i. Oprócz tego, że, że robimy tutaj, to te wszystkie odcinki, właśnie dusze, one są dostępne na, wiesz, w formie podcastu Audio na Spotify. No zgadnij, który odcinek jest najbardziej, najczęściej najchętniej oglądany, wróć słuchanym, osłuchiwanym na Spotify. Czekaj, ale ten, co był w formie live'a u ciebie, tak? Czy podcasty ten, też ten, się? Co był, ten, co był w formie live'ów u mnie. Nie, 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 nie mówimy o filkasch, tylko i wyłącznie mówimy o. To pewnie o... najgorsze horrory. Zgadza się. Najgorsze horrory to są po prostu uwielbiać, to jest ten, gdzie mamy tam właśnie yy, berdemig na tym. I tak gadaliśmy z Rafałem, że jeżeli wam się spodoba inaczej, jeżeli będzie odpowiednia ilość ułapek tutaj i wyświetleń, to gdzieś tam może za jakiś miesiąc, dwa, trzy, może po wakacjach zrobimy dziesięć najgorszych kontynuacji, ale to już zależy tylko i wyłącznie, yy, tylko i wyłącznie to... od was. To, to już będzie ciężko zrobić. Postalowy psy. jutro mam urodzinę. no to happy birthday, Cuju, happy birthday, Cuju, happy z birthday minister, prezydent. Tak, Dokładnie. Berdemik dla Ciebie, idź do dowolnego sklepu, weź sobie, wybierz sobie go ze z tego sklepu za darmola. Jak Cię ochroniarz zatrzyma to, to nie nasza wina. Naprawdę, stary, to nie nasza. To, to na eBayu tylko chyba. <noise> Słuchaj, Pytanie od Darka. Seria Dzieci Kukurydzy, która powstaje, czy dali sobie spokój i czy jest jakaś warta, no że jakiś odcinek, jakaś część tej serii warta uwagi. Było coś tam ostatnio, jakieś. tylko nie wiem, czy to były Dzieci Kukurydzy? Jakiś taki niszowy, nawet nie wiem, czy to w Kinie, czy nie. W Polsce to nawet nie było, to, coś mi się kojarzy. A ze starych, dzie no... Dzieci kukurydzy są chyba z 22. No właśnie, bo była jakaś taka odświeżona wersja, ale to jakaś taka wydaje mi się, totalnie niszowa i chyba nie miała hmm. dobrych ocen za bardzo. A ze starych, no 1 jest okej. Okay, nie ja pamiętam ale dalszych nie, nie pamiętam, to nie powiem, bo tam ich jest nie wiem, ile nawet już musiałbym sobie sprawdzić. jest, Ostatnia, jest to, kojarzy, to hmm. jest okej. Okay. Ostatnia część, jaką widzę właśnie tutaj na INDB, to jest dzieci Kukurydzy z 20. Ocenia ocena 3,6 na 10. No właśnie. Więc to już troszeczkę yy, troszeczkę mówi. Co ciekawe, reżyser właśnie tutaj patrzę, bo ja go, ja go kojarzę, Kurt Wimmer reżyserował i tutaj tak patrzę, co on robił wcześniej. On zrobił między innymi wcześniej film, który mi się bardzo podobał, Equilibrium z, z Christianem Bale'em, bardzo fajny i Ultraviolet. Ultraviolet to jest taki sci-fi z Milą chyba Jowowicz, tak, z Milą Jowowicz. Więc więc no nie najgorzej, a to rzeczywiście takie takie kwiatki. Jezu, ale tak, jest strasznie dużo. Mnóstwo jest mnóstwo. Słuchaj, jak kiedyś mnie widzowie kopią, żeby obu, obu, omówić yy, mówić hmm. dzieci, dzieci kukurydzy to się, a ten film miał budżet 10 milionów dolarów, więc całkiem przyzwoicie jak na który jak pierwszy na, ten nowy, ten nowy dzieci kukurydzy miał budżet 10 milionów dolarów, a zarobił na całym jego... średnią a, z serii. A zarobił na całym świecie 570 tysięcy dolarów. <laughs> Ty, ale no tak, albo to patrzę to chyba z dziewiąta część już. Co najmniej, dziesiąta, może nawet, bo jest 2017 jeszcze jakaś. Jezu, Masakra. nie, ja, tych, ja nie oglądam tych sequelos z reguły. Tam, no niektóre te serie kultowe widziałem, ale tak to ogólnie to ja nie lubię, bo one tak psują wrażenie po oryginałach, że rzadko się zabieram za takie ten. No tak, tak to jest. Ja, ja, ja w ramach kultowych horrorów omawiam te, te właśnie tasiemce i to ja akurat robię tak jeden po drugim. Także, no, o, po, pod recenzję to spoko. A mity filmie nie, na, nie namówicie, tam jest chyba z 26 części. Jezu, to ale... A dla tych wszystkich, którzy tutaj jeszcze nie widzieli, proszę bardzo, teraz wbiłem na czacie i macie link do listy, właśnie kultowe horory. Tam jest, o jacie, chyba ze 100 horrorów, bo to już rzeczywiście kilka lat, kilka lat trwa, także jest dosyć, dosyć grubo. Tutaj Pejt McFly wrzuca, że Linda Hamilton grała w pierwszej części. Czyżby coś, coś takiego chodziło? Tak, w dzieciach Kukurydza? Tak, Sara Konortynetra gra w dzieciach kukurydzy i Lukas też, też podrzuca. No widzisz, proszę bardzo. Ale faktycznie to... jeszcze jakiś remake jest z 2009, tak jak pisaliście, no to go możliwe, że kiedyś widziałem. S słuchajcie, to nie jest tak, że Linda Hamilton jest na przykład jedną osobą. Ja kiedyś poczyniłem taki właśnie materiał o aktorach, którzy rozpoczynali swoje kariery właśnie w horrorach, między innymi tam oczywiście była Jennifer Aniston, no Johnny Depp, no bo wiadomo, Freddy, Freddy Krueger, yy, mnóstwo, mnóstwo naprawdę, Henry Cavill, czyli Superman, on zaczynał chyba w siódmym albo ósmym Resident Evil, nie Resident Evil, co ja gadam, Hellraiser. Więc rzeczywiście Lens Henriksen też zaczynał w Omenie 2 i tak dalej, i tak dalej. Tego rzeczywiście jest całe Cę mnóstwo panie i panowie. Oliwier, normalnie ty masz przerąbane. Co to za spóźnienie? Człowieku, 45 minut i ty dopiero się pojawiasz? Nie dobrze, Marcin, wybacz, że przez ostatni live nie byłem u ciebie, ale miałem zapierdziel w szkole. Mogę się pochwalić, że zdaję do drugiej klasy technikum. Bardzo dobrze, no i w począteczku nie ma problemu. Wiadomo, że są rzeczy ważne i, ważne i ważniejsze. Kevin w Bacon tak był w piątku 15, ale on wtedy nie zaczynał kariery, bo on już rozpoczął karierę kilka lat wcześniej w jednej z komedii z tyklu National Lampoons, czyli w krzywym Zwierciady. To akurat była chyba menażeria, ta część z Johnem, Johnem Belushim, ale rzeczywiście było tego dosyć, dosyć grubo. Dobra, kto teraz na ja... tej, tej kukurydzy to z 9 jest, plus remake, plus ta nowa 2020, co Jezu. Tego jest Jezu, naprawdę od groma, ale słuchaj, ktoś w to wierzy, no bo skoro w, tam powiedzmy, nie wiem, w dziesiątą część pakują 10 milionów dolarów, wiesz, no, to, bo to jest na podstawie Stephena Kinga oczywiście. Tak, rys, kur, tak, a to kur, mógł kur, być kur. jakiś po prostu sequel, remake'u ten, ten nowy, czy coś. Ja nawet ja już w to nie wsiąkam, bo... Sequel, remake'u, reboot'u, requel, prequel, triquel, no. srequel, rzeczywiście Stary, to, to nawet samemu dla siebie obejrzeć 10 części to jest kosmos, a weź to wszystko jeszcze nagra i zmontuj. Ty, do. No... To, to, jest właśnie, to jest właśnie to, drodzy widzowie, teraz się pytacie, zrób to, zrób to, słuchajcie, obejrzenie jednego no, filmu dla, dla, dla nas, na przykład tutaj mówimy o dziesięciu, dziesięcioczek, a obejrzenie jednego filmu, zrobienie recenzji, nagranie, zmontowanie, to jest około tak średnio 6 godzin, pod warunkiem, no, że ten mniej film, film, film mam ma nie więcej niż dwie godziny, bo to wiadomo, trzeba sprawdzić i tak dalej, słuchajcie, a jeżeli się ogląda film i tak po pięciu minutach masz, o ja pierdolę. Co a jeszcze to jest? ból właśnie. Ja to... Największy ból to jest wytrwać do końca na trzeźwo. A wiesz, jest... a tutaj nie możesz popić, bo musisz nie. potem opowiedzieć o fabule, a jak się skujesz, nie. to będzie, ale o co o, 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 chodzi, to dopiero jest harturowo. Ból harperowo. egzystencji. No, dokładnie. To dokładnie. Marcin, okaż litość i nie każ mi kolejny raz przekopiować wiadomości z wyżej. Dla mnie najlepszą kontynuacją są bankarty benka wojny mojego konnego Roba zombiego. Zgodzę się, mi się akurat, może nie najlepszą, ale rzeczywiście mi się bękarty wojny podobają dużo bardziej niż Dom Tysiąca Ciał, bo to jest do tego oczywiście, do tego to jest kontynuacja, jak dla mnie również ten film mógł być jako, jako single, jako, jako film solowy, bo rzeczywiście bardzo mi się podoba jak jest zrobiona w ogóle ta scena finałowa, nie będę zdradzał, bo to jest dosyć dobrze, ale... Rewelacyjnie naprawdę zrobiona, i ta mu muzyka yy, to jest chyba Line do, do tego po prostu pięknie, pięknie naprawdę to wygląda. Tylko ja, że Rafał ben kojarzy, że Tak, tak. Wolny. Czy ja nie wszystkie filmy Zombiego lubię i ogólnie nie jestem kimś fanem Zombiego, ale na przykład Halloween całkiem ja zapamiętałem jako nie, niezłą reinterpretację. Tylko kurde, Halloween to strasznie dawno temu widziałem, ale Bękarty jak najbardziej spoko, no. Hmm. Ale też że... to Halloween i to Halloween Roba Zombiego to tylko pierwsza część, bo druga to już rzeczywiście troszeczkę za bardzo. Yy, za bardzo no dobry. chyba była gorsza, ale to mega dawno dobra. temu widziałem. To dobra. W detalach się nie wypowiem. Okej, okay, to teraz ja mówiłem o, o siódmym krugerze, czyli o nowym, nowym koszmarze USA Krywena, Więc. Yy, yy... Tak, chyba, chyba teraz mi przypadło. <laughs> Czekaj, dało, mi się no. Marcin mówisz o benkarti diabła, nie wojny. No, bękarty diabła. Dobra. Nałożyło mi się z filmem Quentina Tarantino. Ha ha, ha. Zaraz dostanę, dostanę 15. No, na ale ja powiedziałem karty wojny, bo to z tym filmem, a nie powiedziałem karty diabła. wiesz. Zaraz tutaj... nie wyłapałem tego. Ja też nie, ktoś mi zaraz zrobi remixa i podejdzie mi w formie shorta. Ha, 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 ha. zabawnie no. będzie. Ja, Przejęzyczenia to norma. <laughs> Zna, za, znam jeden żart o przejęzyczeniu, ale akurat nie mogę go powiedzieć na YouTube. Potem ci opowiem. No, to Ej, dobra, po, to... za kulisami. <laughs> Słuchaj Rafał, wrzucaj kolejny, kolejny tytuł, drodzy widzowie. A jak wy, jak lubicie, to łapy dawajcie normalnie, niech algorytm na no śle. Ja też w recenzjach czasem jakieś takie dziwne przejęzyczenia robię, nawet w montażu nie wyłapię, później wrzucam i się dziwię sam, nie? Zgadza się. Dobra, to jeżeli chodzi o moją kolejną polecajkę, to musimy w końcu do jakiegoś klasyka przejść, tylko że tak naprawdę to nie będzie klasyka, to będzie kontynuacja klasyka, która nie jest wcale taka stara, bo musimy przejść sobie do tego Majersa kurde, cholernego, no, musi być jakiś Majers, ale słuchajcie, to będzie ten timeline, gdzie się odcinają od wszystkiego, co stare i lecą na nowo, a mówimy sobie o Halloween 2018, która... Z całej nowej trylogii jedyna trzyma poziom, tak naprawdę, taki dobry poziom. Marcin skreśla, bo widzę, że miał, tak. Ja, że miałem, no. tak. Bo niektóre stare sequele były też OK, ale to powiedziałbym bardziej takie, że na zasadzie niezłe, nie? Natomiast ten faktycznie, jako, bo to jest jak ktoś nie wie, bezpośredni sequel do tej pierwszej carpenterowej części, mówimy o sobie teraz o 2018, oczywiście, to, to, to jest sequel. No to się udało i miałem też duże nadzieje właśnie na dalsze części i ja teraz tak się zastanawiam, jak ta cała trylogia już sobie przeszła, poszła w zapomnienie, czy ta, czy ta 2018 nie była trochę takim wypadkiem przy pracy, ale na zasadzie, że to się udało, a później dalej kolejne dwie to już były tak ojej, no ta kills środkowa to już było w ogóle mega ciężko, te ends nawet ciutkę lepsze, ale nadal to już nie był dobry film. Chociaż tam trochę podciągałem z sentymentu, ze tego Majersa zawsze, ale naprawdę pierwszy ten był rzetelny i kurde, i dobrze się to oglądało. I był takim trochę, niby wiesz, ze starym Majersem, ale czymś świeżym, w jakimś takim nowym stylu, ale też z mega nawiązaniami gdzieś do tego klasyka. No i dobrze się to oglądało, właśnie. Taki tysięczny raz Majers, ale wiesz, po, po odcięciu się od tysiąca innych wcześniej sequeli, jakoś to działało, nie? Kurde, a co się dalej wydarzyło, to właśnie nie wiem czy teraz, czy to, czy to naprawdę było tak, że ej, oni umieją zrobić horror, czy, czy im tak to wyszło, bo wyszło, a reszta to już był taki ich prawdziwy skill. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, nie? bo tam się krzaki później działy straszne. Wiesz co, on, on teraz robi egzorcystę, tak? Tak, to będzie trylogię egzorcysty robił, Jez, dlaczego? Ja się ja się boję, bo to akurat nawet chyba nie tak nie tak dawno rozmawiałem z którymiś z widzów, mówię, po jaką cholerę, przecież oryginalny Egzorcysta no jest świetnym horrorem, dobrze daje sobie radę. No wiadomo, że technicznie musiał się ze no bo to z 50 lat, ale, ale, wcale ten, nie tak ale dużo. A, tak, ale daje cały czas radę, więc po co robić? Lepsze jest wrogiem dobrego, nie ma, nie ma potrzeby. Mogę ci ja powiedzieć. Ma... Mhm. Oczywiście, czekaj, odczytam, bo tutaj ma, moi widzowie napisali. Włoska firia, firma Vittorio Mamono, Lorenzo Casucci i Johnny Schmal musi się zgadzać. Ja mam taką zagłoskę, co prawda nie przy okazji chorób, ale odnośnie y, y, Tima Millera. To jest facet, który zrobił pierwszego Deadpool'a i wyszedł hmm. świetnie, rewelacyjnie, a on potem zrobił Terminatora, który był po prostu kompletnym gniotem. I tam ludzie mówią wypadek przy pracy. Tylko ja mam nadzieję, że akurat Terminator był wypadkiem przy pracy, a właśnie nie Deadpool, że wiesz, no. tak samo jak tutaj, że okaże się, że Halloween z 2018, które też miałem, jak widziałem zresztą, na liście, że to był wypadek przy pracy, że się okazało, kurczę, wyszło fajnie, bo się nie spodziewaliśmy, a tutaj nagle no, boję się, nie, nie, boję się, bo oni nawet nie umią zrobić dobrego horroru, może się okazać, no niestety. No, ale jakiś taki minimalistyczny wydawał mi się ten 2018, On tam chyba zdychę kosztował i mhm. no, działało, to w klimacie było kameralne, no, a później mogę zapomnieć. Nie. Twój Majersik, no niestety nie będziemy się spierać, tak samo ja się nie będę spierał z Xaverm. Ends było gorsze niż Kills, Change My Mind. Jak dla mnie obie te kontynuacje były. Dla mnie tam bardzo obie, równo też, były, się, ale... były, były słabe. A w ogóle powiem tak, ja wiem, że w Halloween jest. Kto teraz pamięta, ile tam jest linii czasowych? Jak robiłem ciekawostki, to trzy? pamiętam, że tam było. Tam jest chyba z sześć linii czasowych Jezus, bo, bo Bo jest jedynka i dwójka. Potem Trójka jest w ogóle całkowicie odjechana. Trójka to w ogóle bez Majersa, no to, A, to jeszcze czwór, inaczej, to nawet czwór, tego nie czwór, Czwórka jest kontynuacja, bo potem Piątka w ogóle neguje wszystko i tak dalej. Rzeczywiście było, było grubo tego, było dosyć, dosyć hardkorowo. Może pogadacie o remake'ach horrorów, chodzi o te najlepsze. Słuchaj, mhm. na, 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 na razie wiesz, na razie akurat gadamy o kontynuacjach. A I to tam, nie wiem, czy byśmy łącznie pięć zrobili. No to musiało być hardkorowo rzeczywiście, by byśmy bo powiedzieli. Bo ja kojarzę na pierwszy głowy ze trzy. No, Trzebał, chyba, żebyśmy wrzucili, powiedzmy, Rickwelle. no to może byśmy zebrali cztery. No, to może byłoby, byłoby <laughs> y, 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 wtedy. Lancel, mam dylemat, czy lepszy był Czarnoksiężnik 1 czy 2? Julian Salz fajnie tam grał, lubię. No, chyba mi się wydaje oryginał bardzo. To jest y, dla tych, którzy nie widzieli, Warlock, tytuł oryginalny. Rzeczywiście to jest o, o fa, fa, fajne, fajne sprawy. Julian Salz to jest taki aktor, który zaginął póki co. Mamy cały czas nadzieję, że zaginął, a nie, nie zginął, więc... Tak to zostało. A tutaj Ula pyta, co sądzi o Martyrs? Nie mogłam po nim spać przez kilka tygodni w gimnazjum. Rafale, to pytanie do Ciebie: o, jaką bardzo ładna brytyjska flaga! Czy już w Brytolowi? Daj znać. Nie, By byłem z nią przed chwilą na drinku, więc chyba nie mieszka. W... <grych> chyba, że się, że się <grych> tele teleportowała. Słuchaj, teleportowała mów o mart Martyrs, bo ja nie kojarzę Dobry. tego filmu, aż sobie go zaraz okay. właśnie... Ty mów, a ja googluję. Martrys skazany na strach. Tam chyba 2008. Jak będziesz googlował, bo jeszcze jest nieszczęsny remake chyba z 2015. Martrys Dobra, jest, jest jednym chyba z, z najbrutalniejszych, przynajmniej w finale. I jeżeli chodzi o koncept, tam co się dzieje, że tak powiem, za ścianą, ja nie będę zdradzał. Dla tych, co nie znają, no on potrafił potyrać, bo ja go też pierwszy raz oglądałem. Nie wiem, czy w gimnazjum. Bardzo możliwe, że albo w gimnazjum, albo gdzieś na. Nie, chyba. No, raczej w liceum, nie, Wydaje mi się, że wcześniej. To jest taki horror, kurde. Który bardzo sobie mocno, powiedzmy, eksperymentuje z ciałem. I <laughs> takie, bo on nie jest taki typowo pod tortury nastawiony, no nie, ale jednak potrafi faktycznie, mm -hmm. jak ktoś nie siedzi, powiedzmy, w gatunku, czy coś trochę przetyrać, tak w, tą fizycznością, mi się wydaje, ale też i krwawy był, i taki miał jakieś tam przesłanie, powiedzmy, więc faktycznie martyr. Y też zawsze uważałem, że jeden z, jedna z ciekawszych propozycji taka dosyć oryginalna, więc... Ale mm -hmm. remake'u nie oglądajcie, bo to, po, co, to, po co to się wydarzyło, to nie wiem. Po raz wtóry jest klasyka jak do tego doszło, nie wiem. On chyba nawet nie zarabiał jakoś za specjalnie to. O, o remake'u zapomnijmy. Ale Martyrs bardzo lubię. No, kiedy tam parę lat temu go recenzowałem. Już teraz aż tak detali nie pamiętam, ale ale spoko kino. Widzę do tak, to od Norbiego, Silent Hill Resident Evil gry, które zawsze trzymały mnie w napięciu: kufel piwa, kufel piwa, kufel piwa, to bardzo mało o mówi, mówię. Zgadza się. Silent Hill akurat, ja omówiłem o tym przy okazji przy okazji adaptacji gier. Pierwsza część Rewelacja. Nie wiem, czy widziałeś Rafale, pierwsza część Resident wróć, Silent Hill, Rewelacja. O w drugiej sensie części, film? Tak, czy tak, 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 tak. O drugiej części po prostu pierwsza nie spoko. Mówimy. No, to, tak samo jest z Resident Evil, pierwsza, pierwsza rzeczywiście część e, e, dobra, a potem im dalej tym po prostu... E, Słuchaj, jak teraz odświeżałem, to już nawet ta pierwsza nie wydawała mi się dobra, chociaż jeszcze faktycznie w porównaniu do tego, co się dalej dzieje, to, to troszkę ją bardziej doceniłem, nie? Słuchaj Rafał, ja teraz podświetlę jeden komentarz i od ciebie a. zależy, czy pokażesz środkowy palec, czy pokażesz znak krzyża, ale na 3-4 włączam, 3-4, niech cię boska broni. nawet. Marcin, kiedy zrobicie serię to Rekinado? Być. To jest przykład... And Stary, nie ma, takiej, nie ma takiej opcji. Wiesz co, Jed, ja ta, jeden omawiałem. Wiesz co, ja tak swaniakuję, o, nie ma takiej opcji. Jak ktoś po prostu w końcu się wkurzy, kupi mi wspieranie kanału, tam mam mm -hmm. jedną opcję, że, że zrecenzuję dla ciebie film i powie, a to Peż, teraz. Mam. Też masz? Też mam, ale no. teraz jest droga, bo ludzie za dużo kupowali tego. Ja, ja też dałem właśnie, to jest jedna z droższych, że Symoncie wybiera sobie na wspieranie i mówi, o, to, to zrób mi tą. Ja bo jeżeli ktoś tak powie, kurczę, wykupi to najwyższej i słuchaj, stary, dajesz wszystkie filmy Patryka Wegi i ja wtedy będę, będę w głębokiej... Ale to wszystkie stronie. chyba nie, to za jeden tytuł, za jeden Jeden miesiąc. tytuł, jeden tytuł, no a. ale to wiesz. E, tutaj patrzę, e, nie to mi to, ale e, moim zdaniem Krzyk ma dobr, e, dobre kontynuacje, a jak wy je oceniacie? Trzecia część Krzyku? Chyba trzecia część szybko mi się nie. nie, nie trzecia nie, nie, jest nie, nie, taka kiepska dosyć nie no. podobała. Taka... Ja mam na przykład na liście, więc też mm -hmm. na pewno jeszcze dwa zdania dorzucę później. Ale, ale to akurat y, Pamiętam, że Wes Craven mówił że y, Wes Craven mówił, że Kruger nie dojechał. Tak, Erin Kruger bo akurat Erin Kruger <grych> tak, scenariusz scenariusz, no, do, do trzeciej części y, i okazało się rzeczywiście, że, y, że jest y, lipa. Trójka Także taka jak się... była jakaś mizerna. No tam coś nie pykło za bardzo. No, jako, ale ogólnie tak. jako seria tak, ale to jeszcze powiem później trochę. Bo jeszcze będę. Czyli chyba teraz będzie Twoja polecajka. Teraz moja polecajka, tutaj zobaczę jeszcze jakieś, jakieś pytania, chyba, chyba są. Czekaj sekundkę, Rafał, przejmij na chwilę, bo mi się wydaje, że coś, coś się u mnie, której z, z, z dzieci się dobija, także ja zaraz wrócę. Dobra. To ja mogę powiedzieć od razu dwa słowa w sumie o krzyku, tutaj już mam też na liście, będzie nawet kolejny. Nie wiem, co tam Marcin maczy, czy ma w ogóle jakiś krzyk. W każdym razie. Krzyk. Troszeczkę wydaje mi się, jak koszmar z ulicy Wiązów jest dosyć równą serią, jeżeli chodzi o te wszystkie sequele. Znaczy wiadomo, że pierwowzory z reguły były najlepsze. Natomiast jak patrzę na kontynuację takich tych popularnych właśnie czy najstarszych serii, czy, czy klasyki, to, to, to jest jedna z równiejszych. Nie? nie mówię, że one są jakieś tam nie wiadomo, jakie też te części, ale no, po sobie trójkę w krzyku, czy tam może jakąś pojedynczą krugerową, to jedna z niewielu serii, która tak się równo trzyma rzeczywiście. Zgadza się, krzyk dosyć, dosyć yy, sen, sensowne. <laughs> Patrz tutaj, Marcin, nie się, ja jeszcze nie wybrałem filmu, a Lancel to jest jeden z wspierających, także no, spaniakuje, spaniakuje, jest a się to zaskoczyć. Jest zaskoczyć. Tadius, e, żartowałem tego czegoś, to nie powinien używać jako tortur, łamanie Ale... wszelkich praw człowieka. Pierwsza część nie jest taka zła, ja się zdziwiłem, że jest nawet na 4 na 10, nie? ale tam jest ich z pięciu już co najmniej jedna w kosmosie się dzieje, czy tam lecą do kosmosu jak Fast and Furious, nie wiem, nie wiem, aż tak daleko nie dobrnąłem jeszcze Wiesz, w tej serii. Osta Ostatnią część oglądałem, obejrza właśnie obejrzałem z 15 minut i to jest tak, kiedy się cofają w czasie do, do epoki yy, do króla do Artu Artura, części? nie do, do Króla Artura A. i Merlina. Kiedy to, ma, kiedy to ma miejsce pierwsze rekinado, które muszą powstrzymać, no, bo jeżeli tak, nie to, to ziemia i żeby cały świat wybuchnie. Ja nie wiem, tak, no pa, masa, kojarzę fabułę, ale nie, no, nie widziałem. Sakra. Tutaj szybko tylko odpowiem Norbiemu, zanim podam swój film. Co powiecie o mieszanie gatunku horror-komedia? Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam. Jeżeli jest dobrze wykonane, to nie mam z tym najmniejszego problemu. Wiele filmów oglądałem, jeszcze więcej pewnie omówiłem. <laughs> nie mogłem omówić. No ale dużo omówiłem, Rafał też pewnie zna kilka. Jeżeli jest, jak dla mnie... Każdy, każda forma humoru jest świetna, rewelacyjna, jeżeli jest dobrze wykonana. Ja nie mam problemu, jeżeli to jest humor intelektualny, jeżeli to jest humor ala Kevin Smith, jeżeli to jest tak zwany humor klozetowy. Jeżeli jest dobrze zrobione, nie ma z tym najmniejszego problemu. A jak jest u Ciebie, Rafale? No ja też bardzo lubię. Nie ma ich aż jakoś bardzo dużo, szczególnie tych udanych, ale. No wiesz, takie krwiste horrorki, które, czy po prostu jakieś horrorki paranormalne, które na ogół są na poważnie, czasem fajnie zobaczyć w takiej odsłonie, że jak ktoś powyśmiewa na przykład te schematy z racji tylko i wyłącznie tej konwencji komediowej, nawet te martwe zło, które no dobra, ta nowa część może nie była jakoś super komediowa, ale troszeczkę czarnego humoru było, czy właśnie te zombie SS, które podawałem, mhm. można zrobić naprawdę, jak się to ogarnie, takie jaja czasami, że no... Bo... Same w sobie horrory te na poważnie jakoś rzadko bardzo prześmiewają same swoje własne konwencje, czy nie, czy te wszystkie schematy. Więc te, te komedyjkowe takie właśnie produkcje dają do tego pole i jeżeli faktycznie jest to, wiesz, zabawne, to wiadomo, to, to, co jest zabawne, to jest subiektywne już bardzo, ale jeżeli to działa, to jak najbardziej. Ja, ja lubię też jestem za. No. Mi się wydaje, że nie koszmar z ulicy wiązły, ale o krzyku. mówił, że krzyk jest w miarę równy, bo koszmar z ulicy znaczy ja mówiłem, bardzo... że oba są dosyć równe, oczywiście nie wszystkie części, Aha. ale takie, takie, oba, takie równe na zasadzie, że nie ma takich wież, że jedna jest 8 na 10, a później druga 2 na 10 i później trzecia 8, tylko że pomijając pierwszą, to Aha. takie o 5 6 na 10 wiesz, że w miarę to już tam trzyma jakiś równy poziom, niekoniecznie jakiś wybitny, nie? Dobra. Tak zapamiętałem, tak. ale to też dawno akurat tę serię odświeżałem. Szybki malcu, jeżeli chodzi o Topór, to yy, obejrzałem pierwszą część. Niedługo będę omawiał wszystkie filmy z tej serii w cyklu Kultowe Horory, więc pewnie za jakiś chyba miesiąc, bo głowy zmiar hmm. krótki się yy, przekonamy. Yy, słuchajcie, dobra, kolejny film, tak się zastanawiam, ale hmm. dobra, pójdziemy po, w, tym, w tym kierunku i pewnie Rafał będzie wiedział, o czym, o czym, yy, o czym mówię, bo akurat... Yy, no, Mam się akurat już i słuchajcie, My się już znamy. Pojedziemy z 20 lat, ale on ma dopiero 20 lat, więc co będziemy w ogóle dalej takich, takich rzeczach? Omawialiśmy jak już wszystko już się znamy. No. <grym> Dziękuję bardzo, Tadios, Dziękuję wow. bardzo, panie i panowie. Wjechał super chat. A propos kontynuacji, moja opinia: Hellraiser 2, wiem, może dla wielu średniak, dla mnie, dla mnie kult. Dziękuję za bardzo za, za, za super, super chat. Tak, zgadzam się, aczkolwiek ja mam z, z racji sentymentu i może dlatego, że y, rozmawiałem z otwórcą z jednej z głównych ról, czyli z Kenem Carpenterem, który wystąpił w trzeciej części, z nim sprowadziłem wiele, Trójka mi się, mi się bardziej, że tak powiem, podoba, ale to tylko i wyłącznie przez ten sentyment, a tak to zgadzam się. Zgadzam się, że Hellraiser 2 to jest y, y, również dobra, dobra kontynuacja, też omawiałem wszystko oczywiście. A teraz, dobra, wracając do merytum, bo się, bo się zagapiliśmy, za, za słuchajcie, film, który, y, właściwie seria, która teraz dostanie... Piątą część? Czy szóstą? Dosyć konkretnie. Akurat będzie ją reżyserował Patryk Wilson. Mowa oczywiście o filmie Naznaczone dwa Insidious, część, część druga gdzieś tutaj skreślam. Na, 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 półce, na, na półce jest. Rzeczywiście ja bardzo lubię, kiedy w horrorze, w ogóle nie tylko w horrorze, ale kiedy w kontynuacji... Wszelkiego rodzaju uniwersum, wszelkiego rodzaju ciekawostki sprawiają, że to co wiemy o naszych bohaterach jest tego więcej, jest lepiej, jest ciekawiej, jest nabudowane, rozbudowane. A dodatkowo, kiedy mamy takie, żeby nie zdradzać, bo może być ktoś kto nie widział, a takie zakręcenie, jeżeli chodzi o takie zwroty akcji, jeżeli, jeżeli chodzi o tę, tę część, no to jest po prostu coś pięknego. To jest niebo, niebo w ziemi, na, są, nawracamy do jedynki, żeby w pewien sposób poprzeplatać. Nieczęsto, nieczęsto, nam się, że tak powiem, zdarza, kiedy fabuła jednej części dzieje się tak samo tak, kiedy, powiedzmy, dwójka razem z jedynką w tym samym momencie. Tutaj coś takiego jest, bardzo lubię, naprawdę bardzo mi się podoba. Nie ma zbyt wiele straszaków, to czego ja na przykład między nimi w Zakonnicy nie lubię, że co 5 sekund był straszak i było to tandetne, no nieciekawe. A tutaj rzeczywiście zrobione jest dobrze, zrobione jest strasznie, nomen omen. No, co to dużo mówić. Horror... Może nie kwintesencja horroru, ale jeżeli chodzi o, o duchy, o straszenie, no to widać w tym, w tym projekcie, że James Wan, nie, ma, nie pamiętam czy Lee One, z którym no, panowie bardzo często współpracowali, zaczynali przecież swoją karierę, od piły, czy też tam był, ale rzeczywiście tak, tak, panowie. Pan, też no to Lee One razem z, z James One pokazali, że potrafią rzeczywiście dobrze zrobić, dobrze, dobrze straszyć. Pojawia się. Zresztą no, to jest cały uniwersum, o tym można byłoby gadać i gadać, ale już zarówno Rafał na swoim kanale robił recenzję tych wszystkich horrorów. Niedługo zrobi przecież Zakonice 2, bo ja wiem, że on Zakonnice, Zakonnice uwielbia. Słuchajcie, no, będzie mówił, że obecność czy coś. Nie, 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 to Zakonice, Zakonice. Ja czasem, często je właśnie nakładam na obecność i, i, i naznaczony, ale bardzo mi się to podoba, lubię, jest dobrze, jest strasznie, jest mocno. Co to dużo mówić? Insidious 2, polecam. Tak, ja też miałem, więc już wykreśliłem, bo faktycznie tam to takie zapętlenie czasowe, może tak powiedzmy sobie, żeby nie spoilerować, właśnie mm -hmm. to połączenie dwójki z jedynką było dla mnie też... Takie to zaskakujące, bo też akurat pierwsza część wychodziła w 2010. Ja nawet, kurde, ile miałem wtedy lat, no byłem dzieciaczkiem jeszcze wtedy i pamiętam jak się strasznie jarałem po tej pierwszej części. Trzy lata, kurde, czekałem na tę drugą. Jak zobaczyłem zwiastun, to żem go za 40 razy obejrzał. I ja byłem tak zajarany tą serią, więc jak zobaczyłem dwójkę, mówię ła, dobry sequel, nie? A później trójka przyszła i zabiła, ale a ty, było fajnie. A ty, a ty w ogóle masz 18 lat? Możesz mówić o horrorach? Mama pozwoliła? Tata pozwolił? Mówić nie mogę niby, ale... Ale wiesz, ja się nie słucham. Ale skoro masz YouTube'a, to, to wiesz, na YouTube'ie każdy może być... Nie, ale y... akurat naznaczony PG-13, więc... To, to, jest, to jest zabawne. Ja wiem, że nam się może to wydawać, o, jak tam, PG-13, a no Uchany, tak. Ja na przykład, o, 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 okaże się, że powiedzmy bluzgów jest nie tyle, a nie tyle czasami jest coś takiego, że na przykład twórcy krew zastępują na przykład jakimś czarnym płynem, że niby, bo w tym momencie hmm. wiadomo, nie pokazane, albo no, to jest tak, że na przykład tam y, straszak nie może być, y, teraz w tym momencie będę strzelał, ale na przykład nie może być straszak co y, części niż co 15 minut, bo wtedy kategoria wiekowa y, spada. I oni to wszystko biorą pod uwagę i okej, okay, tak, dobra, wiemy, wiemy, to jest naprawdę hardkorowo, no i, ale czasami tak jest, że powiedzmy y, PG-13 może być dobra, a czasami dostaniemy Dom z wosku, czy jakoś tak. No i jest. No, dom jest jest, 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 jest yy, y, y, różny. Tadius Marcin, postaw piwo Rafałowi w moim imieniu. Ja muszę zmykać, trzymajcie się. Dzięki <laughs> bardzo za, za super czat. Z tym piwem Dziękuję. to zobaczymy, bo jak mówiłem, za, już <laughs> za, pi za pięć tygodni zawitam do Polski i może coś się. Coś się fajnego, y, fajnego y, wydarzy. Insidius to jest jedyny film, one którego nie jestem mega fanem. Są ok, ale nie powaliło mnie. Co ciekawe, najbardziej podoba mi się trójka. Uff. Tego jest dużo. Teraz. Teraz piątka wychodzi, czy szóstka, Rafał, wychodzi? Teraz było... wychodzi piątka, no i będzie właśnie Patrick Wilson debiutował jako reżyser. No i w tym momencie już, już, już zapowiedzieli kolejne części grubo, po prostu to oni teraz w tym będą kręcić, kręcić. Czekamy na kolejny, tutaj właśnie pisał wcześniej Postalowy Psychol, że, że mam tabelę na, na DVD. No nie no, tego jest po prostu, słuchajcie, dopóki Trójkę będziemy chodzili... to właśnie Liwan reżyserował, nie? Tak, to był chyba ten od... Klucz, tak? Czy coś takiego jakoś tak. tak nie, ostatni podtytuł. klucz to była czwórka, a trójka to, czy ona ma jakiś podtytuł? Nie pamiętam. Ale trójka robił liłanę, a czwórkę tam oddali jakiemuś innemu, ale już Juan nie wrócił i nie wróci, nie. Aha, to i Ula się do, doprowadziła. Mieszkam w Polsce i uczę angielskiego. No i bardzo ładnie. Ja tak. akurat ja akurat angielskiego się nie uczę, a mieszkam w Irlandii, ale to dlatego, że ja. Już nie już uczę. umiesz, to już ja już wszy, wszy, to... wszystko wiem. No, ja ja już wszystko wiem normalnie. Co chcecie wiedzieć? Gadamy o fizyce kwantowej? Możemy, bo się tak, nie ta, ta, Teraz ja, nie po nie angielsku polecajki robimy. I, <laughs> I want to recommend. The if, if you would like some wine, please help yourself, Jerry. Jak, if, to było, if, if. W, jak to było w misiu oczywiście. Dobrze, dobrze także jest elegancko. Słuchaj. Zabrałem ci jeden film, przynajmniej jeden. Ty zabrałeś mi film. Zobaczymy. Bo ja, ja też mam listę rezerwową. Pewnie będę musiał się z tej listy, że tak powiem, rozliczyć, no bo pewnie trzeba będzie. Słuchaj, jak to jest jak to jest u ciebie? Ja mam chyba 12, więc na razie jeden wypad to jest remis. To dobrze, bo tak, aż, aż tak jakoś mocno dużo nie mam. Dobra. Mhm. No to teraz już wspominałem akurat, też jak cię nie było przez chwilę, żebym tutaj krzyk po prostu poruszył siłą rzeczy, bo chyba no jak. Jedna z najbardziej albo nawet najrówniejsza seria, wydaje mi się, w gatunku, pomijając tę trójeczkę mm -hmm. trochę. No bo to musiałem jakieś klasyki wrzucić na no siłą rzeczy, na początku dając coś troszeczkę mniejszego. Więc tak, to Krzyk 2 jako sequel na pewno bym podał, Krzyku 3 to akurat bym nie podał, ale nawet czwórka całkiem fajnie wróciła, całkiem nieźle się to działo. Ale to, co się dzieje teraz, nie? Mamy piątkę, szóstkę to są już w zasadzie requele, więc też, a czy requele, no piątka requel, szóstka to sequel requela, te terminy tutaj się pogubić można I, i jeszcze będzie kolejna, więc nawet chyba bardziej bym podał te nowe dwie, ale dwójkę też, a bo tak czwórka tak ok ale bez, bez szału, może większego, Marcin skreśla, widzę, tak. bo miał też, no, no siłą rzeczy, no ciężko nie podać Cravena z krzykiem, bo czekaj, no tak naprawdę mamy tak, jedynka, dwójka, trójkę wyrzucam, cztery, Pięć części, tak? Pięć części mamy, które trzymają poziom powiedzmy od ocen 6 do 8 nawet gdzieś. Przynajmniej tak mówię ze swojej perspektywy. Mm -hmm. Tam ta trójka troszeczkę taka była jakaś nudnawa, no, no nie będę opowiadał fobuły, no szanujmy się, Gostu nie spiega no, nie i ten, ale no, no, muszę wyróżnić, żeby nie było też, że nie wiem, bo ktoś mi kiedyś zarzucił, pamiętam, że galeria to, przepraszam, za wyrażenie, chujowy kanał, bo klasyków nie lubi. Podczas gdy ja mam na kanale listę 10 najlepszych horrorów według mnie, i tam jest dziewięć klasyków i specjalnie tylko jeden jest nowszym horrorem i to jest właśnie naznaczony, żeby nie było, że samej klasyki, nie? Więc tak, klasyki są, byłoby ich więcej, ale wiedziałem, że będzie ich tutaj dzisiaj sporo, także niektóre pomijam, ale generalnie no, muszę coś tam docenić też. Wiadomo, bo, bo są ok. Słuchaj, Rafał, takie komentarze mi zawsze, sprawia, zawsze sprawiają, że mam banana na twarzy, bo wiesz, ktoś na przykład no, ja, ja też, chociażby właśnie w kultowych horrorach omawiam, omawiam straszaki, i ktoś mi na przykład co to było? Nie pamiętam, ja, ja, jakiś w każdym, w każdym razie film, który był, był średni. Nie wiem, czy czasem, ja czy nie. Chyba to była nowa teksańska masakra. ta na Meneście, to była słaba mm -hmm. po prostu, nie? I ktoś mi no tak, on, on jest świetny, po prostu ty się nie zna, tak sobie myślę, człowieku, abstrahując do tego, że o, o, od 30 lat yy, zajmuje się, właściwie, tak, od 30 lat zajmuje się filmami, yy, bo to 93 rok, a zawodowo no to powiedzmy od 20, zawodowo, czyli od kiedy mi pierwszy raz za recenzję zapłacono. I tak sobie myślę, człowieku. Co ty, co ty do mnie mówisz? Wiesz, bo gdybyś powiedział, nie, film jest głupi, bo jest głupi. I tyle. To, to cię więcej nie interesuje, nie? ale ty podajesz przykład. Bo to, bo to, bo fabuła niespójna, spójna, bo postacie i tak dalej, jak się tutaj wyjedzie. Słuchaj, pyta... pytanie do ciebie było, bo to wydaje mi się, bardzo, bardzo ważne jest stare. Normalnie. Razem z chłopakiem pytamy o najlepszy horror <laughs> z kotkami. No niestety nigdy jednego nikomu nie podałem, więc wam też nie mogę jednego podać. No, tak jak w tym odcinku, właśnie chyba, ja zawsze klasyki podaję, nie? więc bym podał na pewno Exorcysta, Leśnienie, Poltergeist. Co ja bym tam jeszcze podał? No, takie top 3. Omen. O, o, tu, 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 tu jest Poltergeist. Proszę bardzo, tu jest Poltergeist. Ten oryginalny, tak, y, oryginalny y, Stevena Spielberga, produkcja. Tak, Steven Spielberg. Wszystko poniżej 2000, dwutysię mówię. Nic powyżej z remake'ów, żadne remake'i poltergeistów. No ja najbardziej lubię klasykę, nie? Ale to też zależy, bo nie każdy lubi te starsze rzeczy, więc te co tutaj podajemy, na przykład kontynuacje, no to z reguły też te pierwowzory są ok, więc no, tak z takich nowszych mogę podać naznaczonego właśnie. Mhm. Ja tylko, no. ja tylko pani i panowie, przypomnę, że dzisiaj sobie razem z Rafałem z Galerii Horroru gadamy o najlepszych, według nas, najciekawszych kontynuacjach horrorów. Jak chcecie, w opisie oczywiście jest link do jego kanału, dajcie suba, łapę, albo suba po prostu z dzwonkiem, to już na pewno... Na pewno będzie już coś fajnego. Tutaj powiem Ci, przy, przy, przy kolejnym filmie miałam zagwozdkę, bo akurat nie chcę po raz który mówić, że rzeczywiście Halloween, bo na przykład mam na liście wyróżnionych Halloween Roba Zombiego, pierwsza mhm. część, bo rzeczywiście według mnie też, też dosyć, dosyć ciekawe. Mam też oczywiście Martwe Zło, drugą, drugą część, ale a, pójdę dosyć żeby, żebym, skok w bok i film, który może nie jest rewelacyjny, ale jak już mówiłem wcześniej, ja lubię, kiedy mamy y, rozszerzane uniwersum, kiedy rzeczywiście coś się więcej dzieje, a tutaj akurat y, teoretycznie na drugą część powinniśmy czekać i teraz nie pamiętam, czy 27, czy 28 lat, bo nie pamiętam, co ile on się budził, ale y, sma Smakosz polski tytuł, czyli Jeepers Creepers, część druga, nie mylić, nie mylić z czwartą częścią, bo... Je, chyba jest 23, prostu... 3, bo chyba Pennywise 27, wejścia 7, jakoś tak. Jakoś tak? No, w, ka w każdym razie... Y, co mi się właśnie podobało? Teoretycznie re reżyser, czyli Victor Silva, czy Da Silva jakoś tak. Silva, no. Kiedy, kiedy on robił jedynkę, to właśnie specjalnie umieścił niby fabułę ostatniego dnia tego całego cyklu, po to, żeby nie robić kontynuacji, bo on nie chciał. Ale kiedy się, kiedy się okazało, że to był sukces kasowy i studio powiedziało, słuchaj, a gdybyś kontynuację zrobił jako tak zwany prequel, czyli to, co się dzieje wcześniej. No i on akurat tak to zrobili motyw w ogóle z tym, z tym, z tym całym autobusem i tak dalej, dowiadujemy się coraz więcej rzeczy na temat, na temat właśnie naszego smakosza, że on to nie jest taki bestia, on po prostu jest bestia wielka, która żyje już tam od Setek, jak nie, jak nie tysięcy lat, rzeczywiście jest, jest dobrze. Coraz więcej tych broni. Ja lubię po prostu, słuchajcie, gdyby, gdyby Freddy miał pięć rękawic z każdą, każdą inną. Ja wiem, że on miał pazurę, potem miał jakieś miał rękawice ze strzykawkami i tak dalej, ale gdyby miał, wiesz, jedna na przykład z nożami, druga z nożami do krojenia masła, trzecia z nożami do sera żółtego i tak dalej, byłoby super. Więc y, dlatego i, i lubię, kiedy uniwersum rośnie, kiedy postać, postać jest coraz ciekawsza, a według mnie. No nie czarujmy się. Pierwsze dwie części Smakosza i to wszystko, więcej Smakosz nie istnieje, trójka była słaba, a czwórka to po prostu, to jest na, na zasadzie... <śm> Też chciałbym to wiedzieć, Stefan, czemu ja to, ja to oglądam, więc tak, o proszę bardzo, dziękuję, dziękuję, Łukasz kierku. Smakosz zwa kozak, o, zgadza się, nie, no jest, jest dobra, jest ciekawa, nie, nie jest jeszcze tak bardzo głupia i naciągana, Nadciągane, ktoś zaraz powie: Co ty, skruch pierdolisz? Przecież ty mówisz o filmie, gdzie tam facet jakiś żyje tysiące lat, głowę sobie wyciąga i wrzuca jakąś kolejną, i tak dalej. No tak się czasami, czasami zdarza. Wszelkiego rodzaju zachowujemy, że tak powiem, stereotypy i zasadność. Więc drugi smakosz, jak dla mnie, dobrych kino, po prostu warto, warto obejrzeć. Też z mojej strony wszelkie kontynuacje, o których ja mówię, to są filmy które śmiało mogę, mogę polecić. To nie jest tak, że o nie, nie, niby dobra, ale nie nie oglądaj. Nie, spokojnie, wszystko możesz obejrzeć. No ja pod Smakoszem się podpisuję. Akurat ja bardziej trójki nie lubię niż czwórki, bo jakoś tak troszkę guilty pleasure'owo mi weszła, ale no Smakosz, Smakosz jest ok czy znaczy, wiesz, to, 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 co mówisz o logiczności, no to wszystko w ramach konwencji. Wiadomo, jakieś tam paranormalne rzeczy, ale mm. ta, ta nielogiczność to zawsze już bardziej chodzi o te fabularne rzeczy. Wiadomo, że tam, to, że sobie tam głowę zmienia czy coś, to to już konwencja, no nie. <laughs> Ula pisze, ktoś powinien nagrać film o morderczych u kotkach w Sfinksach. Był kiedyś taki film y, nagrany w technice Found Footer, że to właśnie Joe Eagles brzuca, że to była piramida, ale nie polecam filmu. Pamiętam o ja, ten, fi, ten, piramida, ten film. Piramida, weź. To było, słuchaj, to było dno dna i potem jeszcze się ktoś się tego, tego próbował odbić i się dno oberwało, to jest masakra, rzeczywiście. to jest... Były jakieś piramidy, coś tam było, rzeczywiście, no. Ale no o kotkach to jako tak, to chyba nie było, ale o kondonach było, o kon... No, tak było. Zabójcze kondomy tam, czy coś. Ja bym, ja bym zobaczył, bo tam... kiedy, kiedy czytałem fajną książkę, yy, o, to było bardziej w sumie sci-fi, o kotołakach. Dosyć, to... Właśnie Zobaczył. Zobacz, no, na, ta sama zasada się. W kłaki. sumie w cmentarzu dla zwierzaków był kot. Hmm. Ale to nie było tak stricte, około. Słuchaj, jaką bierzesz serię na warsztat odnośnie horrorów? Pejt w najbliższy, najbliższą środę będzie odcinek z ciekawostkami serii Omen, a później wchodzi Dyniogłowy, a później topór. Topór, wszystkie, topór pierwsza część. O, pojawia się Candyman, pojawia się Freddy Krueger i Jay. Mówię, o, ja cię kręcę, będzie fajnie. No, Tylko a po masz Potem, potem obejrzałem. Wiem, bardzo, bardzo szybko to będzie akurat mam, na tutaj nie widać, nie wystawiłem, ale mam akurat topora mam na na na, Divi, na DVD. Też chyba jakiegoś miałem, ale z jednego. Nie pamiętam. Za dużo tych płyt tam stoi. Ja nie pamiętam co ja mam. Ja słuchaj, ja sobie odpaliłem sobie aplikację akurat właśnie do, do tego, żeby to katalogować, ja już mam chyba z 1600, z 1600 filmów, także po prostu... To, jest, chyba, to nie, bardzo... to ja mam malutko względem ciebie. Słuchaj, względem Micha Szapańskiego, ja też mam malutko, on ma chyba z 10, z 10 koła, to 10. wiesz. Tak, tak, ten to jest pojebany człowiek. Michu mógłby otworzyć wypożyczalnię, całą sieć wypożyczalni tak. i normalnie... Jak on przecież by to sprzedał, tobie kawalerkę w Warszawie kupił. To... <laughs> kiedyś, kiedyś zachodzę do, do lokalnego Ceksa no i odbieram filmy i, i Damien mi mówi... Marcin, kupujesz filmy dzisiaj, no, on ja mówi, co jest, bo my tak patrzymy na Ciebie za każdym raz, jak wchodzisz i się boimy, że któregoś dnia Ty te wszystkie filmy przyniesiesz i będziesz się sprzedać, nie? No jest. Ja mówię, Stary, ale nie tam się tych... nie opłaca u nich, nie? Nie, nie, nie opłaca się, nie, nie ma takiej zamiary. Poza tym, jak, jak mam już filmy podwójne, to wolę oddać do sklepu charytatywnego, który które ostatnio znowu już nawiedziłem, ale to Wam pokażę ludziska za tydzień, co, co kupiłem znowu już w tym, że w sklepie. Dobra, słuchajcie, Rafał, co tam, i co tam jeszcze masz? Jeszcze zmieścimy, wydaje mi się, po, po jednym, jednym filmie albo po dziesięć. Tak, jeszcze parę wejdzie, teraz ja? Tak? Okej. Okay. No i mówimy o spakoszu. A, no tak. Dobrze, ja mam twój ulubiony podgatunek. Ty już wiesz jaki. Zaraz, jak nie wiesz, to się zaraz dowiesz Ja mam fan footage, słuchajcie Czyli, czyli konwencja, tak jak Blair Witch Project Kręcimy sobie z rąsi Ja wiem, że Marcin jest ogromnym fanem, więc na pewno oglądał Dzisiaj naszym gościem był Rafał Dziękujemy bardzo, panie i panowie, odcinek hmm. Ak Akurat obecnie jest Robiłem topkę na Netflixie Tak, na Netflixie jest, hmm. więc jak ktoś chce sobie obejrzeć To tak, Dziwak i Dziwak 2 No tu będziemy mówili o sequelu oczywiście Czyli Creep to był, oryginalne mamy tłumaczenie Dosyć precyzyjne to jest fan footage, w którym głównym bohaterem jest Mark Duplas. Może kojarzysz tego aktora. On wyjątkowo dobrze pasuje do takiej roli, faktycznie, kripa, takiego gościa, który buduje się na kogoś innego, a się okazuje jakimś takim psycholem, ale to chyba mogę powiedzieć, no bo to, to, to horror to musi coś się tam wy, wydarzyć. Takiego. Mamy tak, mamy tego naszego głównego bohatera, który zamieszcza ogłoszenie w internecie żeby jakiś operator do niego przyszedł, jakiś ziomek z kamerą i żeby on tam nakręcił kilka dni z jego życia, czy jakiś tam okres, mhm. rzekomo dla nienarodzonego jeszcze dziecka tego naszego głównego bohatera, bo on mówi, że jest chory, chyba na raka, że umrze niedługo i że chce zrobić taki film, takie wideo dla swojego dziecka. Oczywiście to wszystko ściema, no my to wiemy od początku. No i dalej nie będę mówił, ale nawet tak nie lubicie fanfuty, to kurde, ten gościu jest tak creepy i on tak fajnie manipuluje całą akcją, że no to się potoczy w specyficzny sposób, że to nie będzie takie tylko kręcenie, że ej, jakiś tam ziomek po 50 sobie robi dokument, powiedzmy o sobie, tylko tak potrafi zagrać sytuacją, że faktycznie jest tak strasznie niezręcznie się czasami robi, i to tak się zamienia w dosyć, dosyć taki horror, nie wiem czy przygnębiający, może dla kogoś tak. Cały czas mnie atakuje kurwa mucha, przepraszam bardzo, ale już taka jest wielka, że jakbym ją trzasnął, to bym miał kripa dopiero. No w każdym razie wracając, jako że fan to praktycznie bez centraku i tak dalej, ale naprawdę samym klimatem wystarczająco wydaje mi się dobre, dobre mm -hmm. napięcie robi, więc jak ktoś lubi fan footage albo chce się przełamać, to, to polecam generalnie obie części, właśnie teraz na Netflixie są. No właśnie, patrzę tutaj na IMDb i jest w miarę krótki, bo godzina 18, druga część, druga część trwa. On no, no to nawet. No. Nie ma certyfikatu, więc pewnie, pewnie było dużo takich hardkorowych rzeczy. Gatunki horror, drama, crime, także, także jakoś no. ktoś tutaj wrzucił. Nie no, akurat, tylko patrzę, co tutaj właśnie było, było napisane. Czy mamy coś więcej na temat budżetu i w ogóle. Nie, nie. Z tym crimeem to polecie. Że... Nie, to taki niskobudżetowy, ale, mhm. ale nadrabia fabułę. Wiesz co, nie wiem czasem, czy nie oglądałem właśnie tego materiału, bo pamiętam, że, że widziałem tego aktora i coś było mówione o tym, a biorąc pod uwagę, że y, bardzo przepraszam wszystkich, ale niezbyt wiele kanałów YouTube'owych odnośnie horrorów oglądam. Tak naprawdę, jeden, może, może dwa, no to pewnie zapewne to był materiał u ciebie. No, no, nie mo, mo, może sprawdzę. Ja, ja nie jestem. Tak, ja wiem, ja widziałem nawet Blair Witch Project to oryginalny w kinie, tak, taki stary jestem, to będę powtarzał wiele, wiele razy. No ale jakoś nie jestem fajny, może, może to ta piramida, może <grym> oczywiście są wyjątki może od te złe filmy cię skrzywdziły. Tak, bo są wyjątki oczywiście od reguły, bo przecież przypomnę sobie i tutaj nigdy nie pamiętam, czy to był yy, jaki jest oryginalny tytuł. Yy, Rek jest chyba amerykański film, a Rek. mowa o, o, o oryginalny jest hisz, 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 hiszpański, kwarantanna, tak. Też jest rzeczywiście akurat ta część mi się ten film mi się yy, podobał. Także było rzeczywiście, rzeczywiście fajnie, ale z drugiej strony ja na przykład dużo bardziej wolę Blaridge Project, drugą część tą zrobioną już normalnie za duże pieniądze, niż niekoniecznie. Panowie, zejście dwa czy zejście jeden? Zejście jeden. Powiedzam też ci? jedynkę bym wybrał. Znaczy, dwójka jest całkiem okej, okay, ale też nie mam jej na liście, bo nie jest cudowna. Dwójka jest tak samo między innymi się wydaje jak e, Adrenalina chyba, taki polski tytuł jest filmu ze Stata, mam e, krank. Ech, tak Ech. na zasadzie, że jedynka jest zrobiona mocniej, a dwójka jest na zasadzie oko przymrużone, no wiesz, spada spada z helikoptera, sam samolot i żyje. Tak samo tutaj normalnie jest, jest na ja, ale rzeczywiście jedynka jest dobra. Ale wiesz co, żałuję nawet powiem Lance, bo tak, ja to widziałem wtedy, akurat pracowałem w kinie i widziałem to w kinie, stary, pięć osób było na sali. I to wszystko. Film po tygodniu, po tygodniu zszedł, zszedł z afiszów, Nie był wysiedlany. Mówię, jakim cudem, bo to jest film brytyjski. Mówię, świetny, naprawdę bardzo, bardzo dobry. Oczywiście, że tak. Każdy ma, każdy ma swój głos. No, inaczej by nie można. A jeszcze tutaj, Uigl, film w zasadzie jednego aktora. To się pyta o ten, o ten creep dwójka. Tutaj widzę, że w obsadzie jest, no, pojawia się prawie. siedem osób teoretycznie. Znaczy, no głównie jest tylko główny aktor i operator, no nie tak bardziej jako jednego aktora to bym mógł podać z Reynoldsem w trumnie, czyli pogrzebany. To jest dopiero. Świetny, tak. świetny film. Tam oprócz Reynoldsa to jest, jest. Dosłownie, on i trumna. Te, tele, on telefon komórkowy i żmija, czy wąż, tak. jak tam zwał, tak zwał. Tak. także. Krip także... Tak. troszeczkę też, troszeczkę. Mucha, mucha też jest horrorem. I nie ważne, czy mówimy o, o tej o tym filmie. Z lat 80. No. Czy o tym o tym. o to, to są mi tu lata? To jest słuchaj, taki, taki horror. No, coś, coś takiego jest. A, czemu nie? Poruszę ten temat, bo to akurat yy, mo może być, bo mówiliśmy co prawda dzisiaj już o Jamesie Wanie dosyć, dosyć sporo, więc yy, trzeba powiedzieć, że nie tylko naznaczony dwa, ale również i. Anabel? Tak, obecność dwa. To jest akurat kontynuacja, którą, którą sobie też, też cenię. I powiem więcej, według mnie druga część obecności jest lepsza niż pierwsza. Też ciutko lepiej oceniłem, no. Tak, nieczęsto to się zdarza, bo tak bardzo często jest, a jak byś powiedział kontynuacja lepsza? No to oczywiście standardowo pada Ojciec Chrzestny, czy tam Terminator drugi jest lepszy niż jedynka, ale tak naprawdę nikt nie, nikt nie mówi. Obecność, obecność dwa mi się dużo bardziej, dużo bardziej podoba. Co no, to, to dużo mówić, no, film oparty na faktach, ważne dla wszystkich, którzy się zastanawiają, jak na faktach, no wiadomo, że my mieliśmy u fakty autentyczne w ogóle, słuchajcie, to jest tak, że mamy film, mamy 20 faktów z życia, twórcy sobie biorą jeden, drugi, trzeci na 20, a resztę wymyślają, ale oparte na faktach, w jakiś tam, Kupili jakiś tam dom. Sposób. no a tam na przykład nie, nie jest powiedziane, że w jednej z tych części na przykład, że jadą do... Liverpool to jest, ła tak, do, do Anglii i że okazało się, że oni nie byli w stanie pomóc i im podziękowano, tak, nie, nie ma tego powiedziane, nie ma też w serii powiedziane o, o alkoholizmie i tak dalej, dużo tych rzeczy oczywiście nie, nie jest poruszanych, ale tak to akurat rzeczywiście musi być. Jak dla mnie dobry, dobry rzeczywiście straszak pojawia się, co jest nieoczywiste tak naprawdę, aż nawet, ale sobie jeszcze, jeszcze sobie sprawdzę, żeby nie, nie zrobić topy, ale po raz pierwszy po raz pierwszy, pokażcie mi to tutaj, pokażcie mi plakat. Tak, po raz pierwszy pojawia się zakonnica. Tak, w tej, chyba w te, w te, w tej W tej części i w ogóle zakonnica pojawia się przez przypadek, można by rzec, bo jej tam nie było w oryginalnym scenariuszu. I więcej powiem, kiedy film nakręcono, też jej nie było. Ale ponieważ James Wan stwierdził, że on chce rozbudować to uniwersum, więc... Yy, tam jest taki jakiś demon, czy diabł, jaki się pojawia na końcu, i to właśnie on miał być. To, co zakonnica za robi na końcu, to miał być właśnie ten, ten demon, ale one stwierdził OK, no to my zmienimy. I co może być bardziej przerażające, jak na przykład, właśnie, ksiądz, czy zakonnica opętana? Więc zmienił, i to było już dokrętki. Więc to, co widzieliście, to nakręcili wszystko z tym diabołem, zmontowali. One powiedział, Nie, i kręcimy to jeszcze raz, i właśnie. Z, z, z zakonnicą to nakręcili. No i to było rzeczywiście szał w dziesiątkę, bo po prostu było rewelacyjne. Tak patrzę na IMDb, ocena 7,3 na 10, prawie 300 tysięcy, od, 300 tysięcy ocen, więc rzeczywiście jak najbardziej dobrze. Lubię. Też mimo wszystko certyfikat 15, a tutaj przynajmniej pokazują w, w Ameryce, więc w Polsce PG15 PG jest taki certyfikat? Tak, jest, od 15 w kinach na ogół. No, no więc, więc tym razem. Zaskakujące, co czasami może ujść twórcom płazem, a czasami po prostu co, co rzeczywiście się, się nie da, no ale dobry, 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 film, fajna obsada, no bo oczywiście Vera Farmiga jest Wilson, tutaj właśnie jeszcze widzę Franka Potente się chociażby pojawia, a w roli zakonnicy, bo ja jej nazwisko ciągle mylę, Bonnie Arons, więc ona rzeczywiście powróci, powróci w zakonnicy, a co dalej, to już będziemy sobie pewnie gadali za, za czas jakiś, ale obecność dwa... Y Dobre, dobre kino. W sumie tak patrzę na to wszystko, to chyba najlepsza, najlepsza jak, jak dla mnie, część uniwersum obecności. A tu mówię oczywiście o zakonnicy i o, i o Anabel Razem Wziętych. No, chyba bym stawiał na równi nawet z zaznaczonym. Chociaż troszeczkę obecność, chyba, czy znaczy inaczej, po czasie chyba troszeczkę obniżyłem ocenę dla naznaczonego, ale wydaje mi się, że mniej więcej tak gdzieś na równi były z naznaczonymi. Ale mhm. też, też, też tu miałem dwójeczkę na liście, więc już wykręci, wykreśliłem ją. Co, co do Jamesa Wana, no tak, chciał rozbudować uniwersum, a później przestał reżyserować te filmy. I tak one zostały właśnie przez jakichś takich ludzi trochę mniej ogarniętych, robione i no różnie wyszło, ale finansowo tam się zgadzało, więc no kręcą dalej, no wiadomo. Pamiętam, że przy okazji trzeciej części chyba robiliśmy, robiliśmy firkas, co nie? I tam, tam tak, było, tak. Bo, bo było podzielone, bo nam się niespecjalnie ta trzecia część podobała, a ludzie po prostu, że. O, super, świetny. Wtedy przynajmniej, że mówili, no, że. Po prostu spadł poziom, nie? Nie była jakaś tak. zła, ale. Mhm. Bo to był e... ten ziomek Jorny, więc. Tak, ten, ten. O, o, Michael Chaves. O, 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 tutaj, Joegil, za to. Obecność 3 jest fatalna. Zgadza się, a już niedługo czwarta część będzie. Więc po prostu. I serio. Tak, no... Tego będzie całe mnóstwo, słuchajcie. Zakonnica niedługo. Tutaj jest gdzieś, niby w przygotowaniu, cały czas Jameson mówi, że ma być The Crooked Man, Men. Tam, co naprawdę już wisi w powietrzu, a w, końcu, dawna. w końcu Wycofa go wycofali, wycofali no? go, o widzisz? Powiedzieli, że na razie nie. Bo rzeczywiście, co? Nie ma czasu pomiędzy nami kręcić, czy, czy jak, jak to wygląda? Wszyscy nie a? wiem, bo właśnie ta, ta czwórka, ta Denan2, ten serial może już nie ma gdzie tego wcisnąć, po prostu. Możliwe. Tak właśnie teraz sprawdzam, co się dzieje u. Co się dzieje u Una? Ty Crooked men cały czas jest w fazie y, preprodukcji, no ale to jak już mówiłeś, to już wycofali, ale cały czas jest. Y, czy wycofali, w fazie, czy mocno przesuną, to na pewno nie będzie w najbliższym czasie, nie. Ale w fazie preprodukcji już jest y, Megan 2.0. Taki jest to tak, to y, tytuł. Będzie, no. y, The Conjuring Last Rights tak, Czyli tak, o, ostatnie. Tutaj to jest. Co jeszcze jest y, w fazie y, w fazie postprodukcji już jest y, Piła 10, Soul X. To będzie ta, w tym roku. W no. fazie postprodukcji jest Zakonnica 2. No i w fazie postprodukcji jest Incidius Czerwone Drzwi. To jest mhm. w tym momencie już tutaj y, już tutaj wiemy. Także no po prostu y, grubo, hardkorowo, bardzo, bardzo rzeczywiście y, 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 źle. Fantazm, mordercze kuleczki, jedynka czy dwójka? Rafał, to dla ciebie, gdyż ja fantazmu nie obejrzałem ani jednej części, głosowaliście widzowie niestety fantazm ostatecznie skończył na drugim miejscu, więc ja się nie wypowiem. Wiesz co, sam nie wiem, czy to widziałem, bo znam ten film akurat, ale muszę sprawdzić sobie. Mordercze kuleczki na polski to jest taki, tak? Tak, tak, mordercze kuleczki sobie, sobie sprawdzę lancel. Tak sam, to sama zasad... zasadność, co oparte na faktach przy kokainowym misiu. No dokładnie, tak sama no, zasadność, że coś tam nie... było, no. co, coś, coś tam było ale my sobie po prostu wierzymy, ale to się bardzo często powtarza i to nie ma znaczenia od, odnośnie gatunku. To jest to samo. William Wallace, czyli Waleszne Serce, też grał Gomel Gibson, a tak naprawdę William Wallace miał kilkanaście lat i był inną osobą i był dużo bardziej wredny niż Gibson tutaj. No ale tam były powiązania, bo on chciał zrobić inny film, więc studio nalegało, żeby to weryserwał. Grubo by o tym mówić. Nie ten, nie ten gatunek nie o tym dzisiaj będziemy mówili. Nie. nie mam oceny, więc chyba nie. Widzę, że za 300 koła film zarobił 12 milionów nice. Znam no. kiedyś, chyba miałem podejść, możliwe, ale nie widziałem, więc nie mogę powiedzieć. Nie mam oceny, przynajmniej, więc chyba nie widziałem. Słuchajcie. Ponad 200 osób już dzisiaj było z nami, także naprawdę dziękuję bardzo wszystkim za wszelkiego rodzaju łapy. Jesteście niesamowicie, bardzo mi się to podoba. Rafale, czy masz jeszcze jakiś film, który byś chciał wyróżnić, któryś horror, który byś powiedział? Rzeczywiście, kurczę, o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale ten film naprawdę robi, robi wrażenie. Mam jeszcze, no mam jeszcze tytułów, ci powiem, kurde, ze cztery. Ile ty jeszcze masz? Y no czekaj, wykreślę, wykreślę obecność, no to mam jeszcze trzy. No to spoko, dobra, no to akurat ja teraz podam jeden, będziemy mieli porówno. Dobra. Dobra, to, to, to przejdźmy może ciutkę do takich mniejszych, ale też film, który wydaje mi się raczej fani horroru znają, a mianowicie 28 tygodni później, który jest kontynuacją do 28 dni później i tam gra właśnie aktorka zaznaczonego, między innymi Rose Byrne, ona też będzie i w piątce, no przez całą serię praktycznie się przewijała. Mm -hmm. no to jest akurat film taki Ala, wirus zombie. Tutaj aż tak mocno nie pamiętam, więc też się posłużę opisem tej konkretnie dwójki. Natomiast mamy tak koncept jedynki, no po prostu jest tam jakiś wirus, coś się dzieje, pandemia, <śmiech> każdy <śmiech> wie o co chodzi. Znane bardzo tematy. I mamy dwójeczkę, która mówi tak: śmierciono, śmiercionośny wirus atakujący Wielką Brytanię zostaje pokonany, czyli jakby to jest no to podsumowanie powiedzmy tam jedynki. Ole ludzie odbudowują kraj i raptem tam się pojawia jakiś zarażony ziomek na terytorium, więc jakby wszystko się zaczyna od nowa, wiadomo, na taki pacjent zero można powiedzieć, po prostu jazda jest od nowa. I nawet ciutkę lepiej oceniłem, pamiętam od, od jedynki, mhm. bo wiadomo, że o tych ząbiakach to jest, tych horrorów setki są, ale akurat ten mi się tak bardziej spodobał kiedyś, jak sobie oglądałem taki, tak bym go wyróżnił tutaj na pewno. Że nawet jeżeli nie jest jakiś niewiadomo jaki, to, to i tak jako sequel po prostu to funkcjonuje. Nie no bo się głównie na tych sequelach skupiamy. Więc tam chyba. Jeżeli dobrze pamiętam teraz, to tam są takie ząbki, takie dosyć mocno popylające. Wydaje mi się, takie szybkie, brutalne, zakrwawione oczy, pamiętam, także takie. Tam jest ta akcja z helikopterem? Było coś z helikopterem, ale to też w wielu filmach nie wiem, czy. No, a coś, to chodzi, coś o, cho było. chodzi o to, że, 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 że ten rotor tak bardzo ładnie te zombiaki kością tak fajnie, jakiegoś tak tak śmig, Możliwe, że to było w tym. Albo w jedynce, albo w dwójce, ale chyba w dwójce rzeczywiście było, było do, dosyć fajnie. Bardzo możliwe. No co, no po takie pandemiczne tematy zombiakowe po prostu, no nie będę tam jakoś się zdradzał mocno, bo i tak już powiedziałem, że, że w tej jedynce, no to coś tam się musi zadzieć, żeby ta dwójka była, no nie? No ale to mhm. siłą rzeczy, jak gadamy o Sequelach, coś tam muszę powiedzieć. Więc tak właśnie, ale klimacik w Wielkiej Brytanii też spoko, że to nie jest jakieś tam kolejne, o, w Ameryce, wiesz, i tak dalej. No, kiedyś widziałem taki fajny, fajny mem, że na Amerykę po raz, które atakują kosmici i tak dalej. I ktoś mówi, co ta biedna Ameryka zrobiła temu światu, że cały czas ich ktoś tam naparza, co nie. Mhm. Jak toś tak Pamiętam to, też, że wiesz, jest. Chyba, mhm. chyba w jedynce, akurat, że zamykali właśnie jakieś tam londyńskie ulice, żeby pokręcić te zdjęcia, to chyba akurat właśnie jedynka, ale tak, że tak. takie były fajne, kameralne uliczki pokręcone. Chyba w jedynce Kilian Murphy występuje mi się wydaje. Tak, jest Murphy. Ten irlandzki aktor. On, on który... chyba w incepcji grał też. Tak, też. On o, w, w wielu no. fajnych, ciekawych filmach. W dwójce była z helikopterem dodaje nam szybki malec, więc no. zgadza się. I słuchaj tutaj, Rafa, bo ty jesteś, ty jesteś y, kotowaty. Czy pozdrowicie nasze koty chrupka i krów, krówkę? <laughs> tak, pozdrawiamy z oczywiście. Głaskałem, polecam. Głaskać, polecasz elegancko. Tutaj jeszcze miałem widziałem tam, y, Szybki malec. Y, o, Candyman o, o Trzy opinia. Słuchaj, ja w tym ja, ja wszystkie omawiałem, także akurat nie będę mówił, wbijam znowu już na czacie link do y, playlisty kultowe horror. może sobie kliknąć i zobaczyć, tam omówione były wszystkie, nawet ten najnowszy, najnowszy Candyman również. Dwa słowa na temat Candymana 3, Rafał. Co byś powiedział? Wiem, że oglądałem jedynkę dwójkę i nowego. Czy oglądałem trójkę? Nie wiem. Trójka to. Mam zasadę, że jak. Z nie... ołtarzem i w ogóle i tak dalej, także. Ja mam zasadę, że jak nie pamiętam, to wolę nie mówić, żeby nie gadać głupot, więc. No bo tych sequeli sami wiecie, jest po prostu kurwa tyle. Na, tych, na każdej serii to jest po 5, 6 czasami nawet więcej, więc nie pamiętam, nie powiem. Albo tak jak w przypadku Amityville 26, ale to jest bardzo. No, bywa e, i różnie. tak, nie? Więc. Nie, nie, znam wszystkich sequeli, naprawdę. Nawet, nawet, nie jestem jakoś, nie wiem, zły na siebie, że ich wszystkich nie znam. Nie będzie próbować i, i uwierz mi, trójka z tego, co pamiętam, to nie, to nie, jest dobry film. Nie jest bardzo zły. To nie jest jak, jak na moje standardy bluzgana recenzja, że trzeba przeklinać, ale po prostu to nie jest kino, które, które, bez którego obejrzenia po prostu nie zasnie. No, taki no, tak, takie, takie widzę przydać. oceny od znajomych, takie mocne. No, takie trzy. 3. Mocne trzy 3 na dziesięć. Słuchajcie, panie i panowie, dzisiaj naszym gościem był Rafał z kanału Galeria Horroru Pogadaliśmy o najlepszych, najlepszych kontynuacjach Według nas oczywiście Łapki w górę zostawcie, jeżeli chcecie A w opisie oczywiście link do kanału Rafa, Możecie go odwiedzić Tam jest dużo, dużo, dużo więcej materiałów horrorowych Niż oczywiście u mnie I cóż Rafale, czy jakieś Chciałbyś jeszcze powiedzieć te horrory, o których nie umówiliśmy Ale które miałeś tam na liście Które by sobie widzowie mogli odhaczyć, że zobaczyli tak, ja bym jeszcze w sumie jeden podał, tylko chyba mm -hmm. teraz była ten. Jak jeszcze masz coś, to chyba była twoja kolejka i możesz jeszcze coś tam dorzucić. No, ja oczywiście mówiłem już wcześniej Martwe Złotwójeczka, że mi się bardzo podobało również Halloween Robie, Roba zombiego i z takich bardzo, bardzo, bardzo nieoczywistych to teksańska Masakra Piło Mechaniczną, ale ta nowa wersja, czyli ta z Jessica Bill w jednej z głównych, z głównych ról, czyli to jest z hmm, 2006. Z 2006 chyba, 6, tak, także to było też dobre, dobre kino. Okej, okay, tak, ja... Podam ten przykład, który jeszcze był chyba w tej dziesiątce, nawet co mówiłem na początku, że, że muszę mhm. na podstawie przykładu powiedzieć, właśnie odnośnie tego, jak ja widzę dobry sequel. Ale to jest Ciche Miejsce, czyli A Quiet Place dwa w reżyserii Johna Kraśnińskiego, które, tak, było bardzo równym horrorem, które dosłownie grało na tych motywach z jedynki i tam nie było jakoś, że więcej, że raptem 100 potworów, wiesz, mhm. więcej, mocniej, szybciej, biega, tylko to był film, który bardzo mocno powtarzał jedynkę, a jednocześnie rozwijał ten świat, jednocześnie rozwijał ten uniwersum, gdzieś tam popychał te postacie do przodu i, i nie, nie było czuć, że to jest jakaś taka, wiesz, turbokalka, ale też właśnie nie potrzebował nie wiadomo jakiego rozmachu, żeby po prostu widza zaangażować, żeby o, musimy mieć w dwójce wszystkiego po pięć razy więcej i to, to jest ten przykład, który tutaj no, jest takim odnośnie tego, co ja mówię, do, dobrym właśnie, dobrą produkcją do poparcia tego argumentu, tylko szkoda, że się troszeczkę tak urwał w finale, ale no jeszcze niby jest w planie trójka, tylko że tam już John Krasiński miał od tego odejść i komuś to oddać, więc ja nie wiem, czy to się ostatecznie pojawi, na razie jakoś tak nie słyszałem, żeby coś tam nie wiem, jakaś data premiery była, czy że zdjęcia w ogóle były kręcone, ale jak miałem mówić o, o tych filmach, to, to jedynka bardzo, bardzo, bardzo na równi z dwójką faktycznie, na tych samych zasadach działający film, który niby robi to samo, a, a wszystko działa, idzie do przodu, więc to, to jest to, co ja widzę, a nie właśnie tam, bo ja się boję, że na przykład zrobią denan i jak już w jedynce, wiesz, były jumpscary co trzy minuty, to teraz będzie co półtorej, nie? A, a tu nie było tego potrzeba właśnie, po prostu było to, co znamy, a, a udało się znowu, znowu to samo, tak naprawdę powtórzyć po prostu ten sukces. Oby, oby się udało, obyśmy dostali dobry film, ktokolwiek by go robił, bo to może być, może być różnie, czasami producenci powiedzą, OK, no to jak ty nie robisz, to dajmy komuś innemu i potem wychodzi z tego obecność 3 hmm. albo inna Lajerona. Pani no panowie. tam jeszcze jest świat hmm. otwarty dosyć w tym, w tym no, uniwersum. To, to zobaczymy. Rafał, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Było naprawdę yy, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Trzymaj to się jak najbardziej. Widzimy się na żywo za tydzień, kiedy sobie omówimy rzeczywiście ciekawostki ze świata kultury i sztuki. Dwa słowa na koniec? Dwa słowa na koniec? Denan 2 nie będzie dobra. To jest <laughs> jakby. Powiem tak, no sequel się nie skończą, będzie ich coraz więcej i będą wszystkie te stare rzeczy mieli dalej. Ale mam nadzieję, że będzie coś więcej niż tylko maszynka do pieniędzy, że niektóre naprawdę, jak już muszą te egzorcysty ruszać i te inne rzeczy, to żeby chociaż to było jakieś niezłe, nie? Jak już, jak już muszę to obejrzeć, powiedzmy, do tej recenzji, to żebym nie musiał płakać później, że wiesz, że egzorcyste mi skrzywdzili czy coś. Dobrze. I panie i panowie, z niepłaczącym, miejmy nadzieję, Rafałem zostawiam was. My widzimy się oczywiście, że tak, za tydzień. Cześć. Siemanko.